Dobry Państwu, witam serdecznie po kilkumiesięcznej przerwie na naszym kolejnym spotkaniu. Dotychczas spotykaliśmy się z Państwem podczas realizacji projektu Cluster, który się zakończył wraz z końcem roku 2022. I przypomnę tylko, że projekt ten realizowało konsorcjum, w którym Ministerstwo Rozwoju i Technologii było liderem. Oprócz tego była Akademia Górniczo-Hutnicza i Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Głównym celem projektu było wypracowanie strategii rozwijania klastrów energii w Polsce. Jeśli chodzi o działania, to oprócz wypracowywania strategii mieliśmy też pracę nad budową sieci kompetencji do spraw energetyki rozproszonej. No i były też wypracowywane i promowane konkretne rozwiązania. Efektami było powstanie środowiska, w którym sieć kompetencji do spraw energetyki rozproszonej odgrywała dużą rolę. Powstał portal energetykarozproszona.pl, powstało czasopismo Energetyka Rozproszona. Odbyliśmy w sumie 25 seminariów, 5 edycji Forum Energetyki Rozproszonej, cykl Wizje Nowej Energetyki. No i jak już wspominałem, najważniejsze, co nam się udało osiągnąć, to dojść do tego, że powstało aktywne środowisko rozwijające energetykę rozproszoną. No i proszę Państwa, projekt się skończył, ale to nie oznacza, że chcielibyśmy się rozejść. Dzięki temu, że udało nam się uzyskać dofinansowanie z NCBR-u do nowego projektu, który się nazywa Obserwatorium Transformacji Energetycznej. Pełną nazwę za chwilę podam. Liczymy, że będziemy mogli się spotykać nadal i będzie nam towarzyszyło Państwa zainteresowanie. Tytuł projektu: Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski. Projekt był realizowany w ramach konkursu Gospostrateg 9. W konsorcjum są ci sami konsorcjanci, którzy byli w projekcie Cluster, a więc Akademia Górniczo-Hutnicza, która będzie odpowiedzialna za pilotażowe wdrożenie produktu projektu głównego, czyli Obserwatorium Transformacji Energetycznej. Oprócz tego Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które jest liderem merytorycznym i za moment pan naczelnik Jaczewski przybliży nam, co to znaczy. No i Narodowe Centrum Badań Jądrowych, które dostarczy konkretnych narzędzi umożliwiających monitorowanie i wspieranie transformacji energetycznej w Polsce. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, projekt Cluster się zakończył, ale działania, jego efekty na pewno się nie zakończą, ponieważ będziemy nadal aktywnie rozwijać sieć kompetencji. Portal Energetyka Rozproszona działa cały czas, podobnie jak czasopismo, którego następne wydanie przewidujemy no już wkrótce. Przewidujemy już cykl pierwszych seminariów, a takim najważniejszym wydarzeniem będzie pierwszy Kongres Energetyki Rozproszonej, który odbędzie się w dniach 25-26 września. 24 września będzie go też poprzedzał cykl tutoriali, które są planowane w tym dniu. Proszę Państwa, więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie ker2023.pl. No i proszę Państwa, liczymy, że nadal będzie towarzyszyło pracom projektowym takie zaangażowanie środowiska jak do tej pory. Adres kontaktowy dla naszego projektu to jest ot@agh.edu.pl.
Nie będę się rozgadywał na temat motywacji, która towarzyszyła nam w trakcie przygotowywania projektu, ponieważ w następnych wystąpieniach, w następnych krótkich prezentacjach naszych prelegentów zorientujecie się Państwo, jakie są najważniejsze nasze zamierzenia. Główna motywacja, dosyć oczywista, potrzeba wiarygodnych analiz i diagnoz wspierających procesy podejmowania decyzji w obszarze transformacji energetycznej w Polsce. Taką potrzebę artykułowały w szczególności podmioty administracji publicznej, zwłaszcza Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które zgłaszało potrzebę już niejednokrotnie szybkiego dostępu do wiarygodnych rozwiązań analitycznych. I proszę Państwa, do tej pory wydaje się, że takiego miejsca, w którym mogłyby być przeprowadzane takie kompleksowe analizy, nie było. W związku z tym liczymy i mamy taką ambicję, że uda nam się takie miejsce stworzyć. Tutaj mamy na slajdzie przedstawione główne cele i związki między wykorzystywaniem aparatu analitycznego, dedykowanymi narzędziami, a z możliwością osiągnięcia celów projektu. Też nie będę się nad tym rozwijał, ponieważ te tematy będą rozwijane wkrótce. Tu jest jeszcze, mam taki schemat, który pokazuje związki między różnymi zadaniami w naszym projekcie i zadania każdego z konsorcjantów. To też na niebiesko, to jest faza A, czyli faza do przygotowywania narzędzi, przygotowywania aparatu analitycznego. Faza B to jest faza wdrożeniowa. A nie powiedziałem jeszcze, że cały projekt trwa. Planowo będzie trwał 2,5 roku, więc zakładamy, ponieważ wystartował właśnie w czerwcu 2023, więc zakładamy, że mniej więcej do końca roku 2025 będziemy działać i zrealizujemy nasze zamierzenia. Jeśli chodzi o program konferencji, to zaraz poproszę pana naczelnika Marcina Jaczewskiego z Ministerstwa Rozwoju i Technologii o przedstawienie roli ministerstwa w projekcie OTE, zwłaszcza jako lidera merytorycznego. Potem przejdziemy do krótkich prezentacji, 8-minutowych prezentacji zasadniczych elementów projektu. Następnie odbędzie się dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów oraz wszystkich Państwa. Chciałbym jeszcze poinformować, że ta nasza konferencja będzie nagrywana, w związku z tym, jeśli ktoś z Państwa nie chciałby się zgodzić na nagrywanie, no to prosimy o nieuczestniczenie. I proszę Państwa, aktywny. Przynajmniej nieuczestniczenie. Proszę Państwa, nie tracąc czasu, przekazuję głos panu Marcinowi Jaczewskiemu. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy, że inaugurujemy nasz projekt. Tak, jeszcze tutaj techniczne zabiegi. Mamy już, widzę, ponad 70 uczestników, więc bardzo się cieszę, że tak duże grono dołączyło dzisiaj do nas. Tak, nasze ministerstwo zgłaszało potrzeby w zakresie szybkich, sprawnych, a jednocześnie miarodajnych narzędzi w zakresie transformacji energetycznej. Cieszę się osobiście, że już drugi projekt będziemy realizować w sprawdzonym gremium, łącznie z AGH-em, z Akademią Górniczo-Hutniczą i Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Poprzedni projekt, klaster, miał główne zadanie było projektu
polegało na opracowaniu strategii, to opracowaliśmy, ale w trakcie tego projektu widzieliśmy tak naprawdę poważne rozproszenie tak naprawdę danych w zakresie transformacji energetycznej. Danych, które biorąc pod uwagę bardzo dynamiczną sytuację geopolityczną, na rynkach, jak również na rynkach energii, tak, pokazało nam to, że musimy dysponować zapleczem albo rozpocząć budowę takiego zaplecza, które będzie nam w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania, planując szybko, czasami w wymuszonym pośpiechu różnego rodzaju rozwiązań i posiadać takie argumenty, które przede wszystkim oparte na liczbach, a nie na intuicji, czy też na niesprawdzonych poglądach wypowiadanych w mass mediach. Dlatego budujemy tutaj wspólnie z konsultantami to obserwatorium. Mam nadzieję, że to obserwatorium będzie takim zapleczem, czy początkiem takiego zaplecza administracji rządowej i będziemy mogli rzeczywiście w tych zmieniających się uwarunkowaniach i geopolitycznych, i technologicznych szybko reagować, ale trafnie przede wszystkim reagować. A bez podstawowych danych, bez zmierzonych zjawisk, tak, społeczno-gospodarczych, technicznych, środowiskowych, społecznych, no to tak jak trochę jak we mgle się poruszamy, więc bardzo się cieszę, że udało się ten wniosek złożyć, a przede wszystkim, że na pierwszym miejscu zostaliśmy ocenieni przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w tym konkursie, w którym startowaliśmy, w którym uzyskaliśmy finansowanie i w tej perspektywie najbliższych ponad 2 lat uda nam się zbudować takie sprawne obserwatorium, albo przynajmniej fundamenty tego obserwatorium, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i w zakresie organizacyjnym. Nasze ministerstwo jest odpowiedzialne za zadanie pierwsze, a zadanie pierwsze jednocześnie determinuje inne zadania, przede wszystkim ostatnie zadanie, które ma być emanacją tego projektu. Choć pewne założenia projektu dosyć szczegółowe zostały już we wniosku projektowym określone i zadania poszczególnych konsorcjantów, to nasz projekt tak został skomponowany, że w pierwszym zadaniu i to rolą ministerstwa będzie weryfikacja tak naprawdę tych założeń, szersze wyjście do interesariuszy, czyli nie tylko jakby nasza opinia ponownie zostanie jakby wyrażona, ale także chcieliśmy, żeby no całe środowisko administracji wyraziło pogląd w zakresie takiego, no jakie jest rzeczywiście zapotrzebowanie, w jakich konkretnie procesach rządowych, biurokratycznych takie narzędzie byłoby wykorzystywane. Dlatego w tym zadaniu pierwszym chcieliśmy zweryfikować te założenia jeszcze raz, założenia projektowe, tak żeby w tej fazie A, a następnie w fazie B w oparciu o te założenia był przygotowywany zarówno ta część merytoryczna, czyli narzędzia, zakres danych, wskaźniki, ale z drugiej strony, żeby te założenia też zdeterminowały późniejszą trwałość i przyszłość obserwatorium, bo to też nie jest przesądzone, biorąc pod uwagę jakby no kwestie jakby administracyjne, no musimy tak to umiejscowić, żeby to obserwatorium było dostępne, a również po zakończeniu projektu było użyteczne dla administracji. W związku z tym w tym zadaniu pierwszym to będzie główny nasz cel. Zadanie pierwsze, tak jak powiedziałem, determinuje przede wszystkim zadania 3-4, czyli kwestie jakby tego zakresu merytorycznego i zadanie 10, czyli to już pilotażowe wdrożenie obserwatorium transformacji energetycznej.
Jeśli chodzi o szczegóły w tym zadaniu pierwszym, jak to sobie wyobrażamy, bo zadanie pierwsze przewidzieliśmy na pierwszy rok, pierwsze w zasadzie 10 miesięcy projektu. Chcemy to sprawnie przeprowadzić. Planujemy wybrać dodatkowo jeszcze takiego zewnętrznego moderatora procesu, który nas wspomoże, zorganizuje spotkania, przeanalizuje te wstępne założenia projektu i przeprowadzi taki wśród interesariuszy takie konsultacje. Czyli po pierwsze diagnoza zapotrzebowania, tak? Czyli nie tylko nasze ministerstwo, no chcemy dotrzeć do wszystkich interesariuszy, czyli także do Ministerstwa Klimatu, do Urzędu Regulacji Energetyki, do innych podmiotów, które no planują i determinują tą politykę energetyczną, politykę transformacji energetycznej, bo nie ukrywamy, że no nie jesteśmy głównym resortem, tak, za który odpowiada. Jest tych resortów kilka, tak? Jest to również Ministerstwo Aktywów Państwowych, czy też inne resorty, które w innych obszarach także tą transformację energetyczną, uczestniczą w tej transformacji energetycznej, to jak Ministerstwo Rodziny również, tak, czy Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym chcemy szeroko zweryfikować to zapotrzebowanie na te dane, narzędzia. I równolegle chcemy przeprowadzić taką inwentaryzację tych danych, które funkcjonują, bo jak wiemy, tych danych dotyczących energetyki, jak i szerzej patrząc na tę transformację energetyczną, proszę też pamiętać właśnie, że i o tym pamiętamy, i to w założeniach projektu jest, że my to obejmujemy bardzo szeroko, nie tylko jakby ten aspekt czysto energetyczny, ale no energetyka, jak widzimy, tak, szeroko dotyka kwestii gospodarczych i kwestii społecznych, więc te aspekty zostaną przez poszczególne zespoły również przebadane, a my w ramach tego zadania pierwszego chcemy te założenia w zakresie zasobów danych, które funkcjonują, jeszcze raz zweryfikować, bo rejestrów różnego rodzaju, zasoby GUS-u, zasoby rejestrów państwowych, jest tego sporo. I też, żeby maksymalnie jakby uwzględnić wszystkie te rejestry, zasoby, tak żeby jakby nie wykonywać podwójnej pracy, nie opracowywać danych, które są albo które można wykorzystać, lub ewentualnie pewne modele na tych danych zbudować. I w oparciu o te zapotrzebowanie i te dane chcemy właśnie jeszcze raz te założenia zweryfikować. I w ramach tego pierwszego zadania mam nadzieję, że zostaną opracowane jakby taki zestaw rekomendacji, tak? W zakresie wskaźników, w zakresie właśnie, czy danych szeroko pojętych, w zakresie zapotrzebowania i wytyczne dotyczące wdrożenia i funkcjonowania, bo to jest naprawdę istotny też aspekt, tak żeby obserwatorium miało trwałość, ciągłość po zakończeniu projektu, a jednocześnie było użyteczne, a administracja mogła w ustalony sposób korzystać z zasobów tego obserwatorium. Więc tak pokrótce, za chwilę Państwo usłyszą kolejne prezentacje, gdzie w szczegółach będą opisane te poszczególne zakresy i sfery społeczno-gospodarcze i środowiskowe. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, i proszę teraz o zabranie głosu pana profesora Łukasza Lacha, który jest kierownikiem B plus R projektu OTE. Bardzo proszę, Łukaszu, o przejęcie przez ciebie ekranu. Okej, mam nadzieję, że Państwo mnie słyszycie, ale mam zamrożonego Teamsa w tej chwili. No to ja mogę zmieniać slajdy. Dobrze. Proszę Państwa, no chwilowo nie widzę prezentacji swojej, ale mam ją w
tutaj drugim miejscu, więc będę widział slajdy. Proszę Państwa, może tylko potwierdźmy, czy jestem widoczny, czy Państwo mnie widzicie i słyszycie. Tak. Tak, okay, tak. Prosimy, więc 8 minut. Dobrze, dziękuję bardzo, Sławku. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć dzisiaj udział w tym spotkaniu. Tak jak zostało to przed sekundą powiedziane, jestem kierownikiem B+R tego projektu, z czego się niezmiernie cieszę. A jeśli chodzi o zakres merytoryczny moich działań w ramach tego projektu, to będą one dotyczyły głównie analizy efektów gospodarczych transformacji energetycznej. Tutaj zamierzamy oprzeć nasze działania na konstrukcji udoskonalania i udoskonalaniu modeli makroekonomicznych, które miałyby za zadanie dostarczać nam informacji o tym, jakie korzyści, jakie koszty dla gospodarki narodowej będą związane z prowadzeniem określonych etapów transformacji energetycznej. Poproszę może pierwszy slajd. Już jest włączony. Okej, już mi się odmroził też Teams, więc już go widzę. Nie wiem skąd ten problem z aplikacją. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kierunki prac w zakresie makromodelowania, to są to trzy zasadnicze cele, które Państwo widzicie na slajdzie. Pierwszy cel dotyczy przeprowadzenia zasadniczego etapu naszych prac, czyli wyznaczenia tak zwanych mnożników. Input-output, a mówiąc znacznie prościej, oceny makroekonomicznych efektów, które mogłyby w polskiej gospodarce się pojawić, gdyby przeprowadzić i użytkować odpowiednie instalacje w ramach transformacji energetycznej powstającej. Proszę Państwa, w celu przeprowadzenia takiej analizy należy zastosować odpowiednie narzędzia. My oczywiście te narzędzia mamy, mamy też doświadczenie w ich stosowaniu. Natomiast to, o czym chciałbym powiedzieć, to pewne nowe elementy, które zamierzamy w naszym projekcie wprowadzić, które będą nas wyróżniać, myślę, w skali europejskiej, a spośród organizacji, które podobne analizy dla innych krajów przeprowadzają. Tu przede wszystkim cel drugi i cel trzeci jest istotny w tym świetle. Cel drugi dotyczy nawiązania ścisłej współpracy między naukowcami a przedstawicielami sektora energetycznego. Celem tej współpracy powinno być skuteczne uwzględnienie w modelu makroekonomicznym indukowanej przez transformację energetyczną zmiany technologicznej. W ten sposób powstały model makroekonomiczny będzie, mówiąc kolokwialnie, dokładniejszy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o trzeci cel, ostatni cel, który stawiamy sobie tutaj w zakresie analiz makroekonomicznych, to byłoby to odpowiednie dopasowanie naszego modelu makroekonomicznego do możliwości testowania, próbowania w nim różnych scenariuszy przebiegu transformacji energetycznej w skali makro. W ten sposób moglibyśmy decydentom zaoferować bardzo, w mojej ocenie, przydatne i wartościowe narzędzie służące do wspierania podejmowania decyzji. Proszę Państwa, te trzy zasadnicze cele stanowią taki trzon naszych zainteresowań i naszej pracy w zakresie modelowania gospodarczych efektów transformacji energetycznej. Poproszę może kolejny slajd. Proszę Państwa, jeśli chodzi o cel pierwszy, to tutaj mówiąc schematycznie, zamierzamy połączyć kilka obszarów badawczych. W centrum naszych rozważań będzie znajdował się makroekonomiczny model polskiej gospodarki, tak zwany model input-output, który to model będzie parametryzowany w oparciu o dane dostarczane przez Główny Urząd Statystyczny. Następnie, wykorzystując zmienne sterujące, które będziemy pobierać od partnerów z sektora energetycznego, a więc przede wszystkim koszty CAPEX, OPEX czy koszty paliwa dla różnych technologii z obszaru transformacji energetycznej, będziemy za pomocą naszego makroekonomicznego modelu mogli oceniać towarzyszące transformacji energetycznej efekty dotyczące podstawowych elementów funkcjonowania gospodarki, w szczególności indukowane zatrudnienie, produkcję czy wartość dodaną, indukowane w polskiej gospodarce wskutek wykonywania pewnych
instalacji z zakresu TE. Tutaj, proszę Państwa, warto zdać sobie sprawę z tego, że takie podejście pozwala decydentom w dość prosty sposób porównywać ze sobą konkurujące technologie. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że mamy dwie technologie, które tak naprawdę kosztują tyle samo. Z punktu widzenia inżynierskiego są to technologie nierozróżnialne. No więc, żeby podjąć właściwą decyzję, którą z tych technologii wspierać, gdzie kierować środki publiczne na rozwijanie inwestycji, należy wykonać analizę czysto ekonomiczną. To będzie ten argument, który pozwoli nam wybrać technologię lepszą. Przepraszam, poproszę bardzo, kolejny proszę slajd. O przyspieszenie, bo mamy tylko dwie minuty jeszcze. Dobrze, dobrze, zdążymy. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jeśli chodzi o drugi slajd, to tutaj króciutko wspomnę tylko o tym, że w zakresie drugiego celu będziemy starali się poprawić jakość naszego modelu ekonomicznego poprzez wykorzystywanie dwóch źródeł informacji. Miksu energetycznego, który otrzymamy z NCBJ-u i kosztów użytkowania technologii transformacji energetycznej, które otrzymamy z sektora energetycznego. W ten sposób, proszę Państwa, nasz model będzie mógł stać się dokładniejszy, i to będzie pewna przewaga naszych analiz nad podobnymi analizami, które do tej pory w świecie się tworzy. Proszę więc kolejny slajd. Proszę Państwa, jeśli chodzi o cel trzeci, to tutaj mamy zamiar wykorzystać filozofię opartą na optymalizacji modeli przepływów międzygałęziowych. Naszym celem będzie tutaj przygotowanie takiego wariantu modelu makroekonomicznego, który pozwalałby decydentom dla zadanych parametrów, na przykład zadanej redukcji emisji CO2, osiągać tą redukcję przy możliwie najtańszych, najmniejszych zmianach w systemie gospodarczym. W ten sposób decydent, żądając pewnej zmiany, będzie mógł w naszym modelu zobaczyć, jak najprościej tą zmianę uzyskać. I co ważne, nasze modele będą mieć łatwą interpretację, więc nie będą to modele bardzo zmatematyzowane, ale będą to modele, które przekładają się na konkretne decyzje. Proszę kolejny slajd. Proszę Państwa, jeśli chodzi o partnerów naszego badania, to może bardzo szybko tylko zostawię ten slajd dla Państwa informacji, nie będę wszystkich wymieniał. Pracujemy z bardzo dużą liczbą podmiotów, które dostarczają nam danych i wspierają nas w analizach. Ostatni slajd będzie dosyć istotny, proszę więc o ostatni slajd. Proszę Państwa, nasze doświadczenie w zakresie analiz makroekonomicznych jest dosyć bogate. Tutaj na ostatnim pożegnalnym slajdzie przedstawiam Państwu okładki trzech raportów, które wykonaliśmy przed złożeniem wniosku o projekt OTE, w których to nabieraliśmy doświadczenia i budowaliśmy naszą współpracę ze środowiskiem sektora energetycznego. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Tutaj mieliśmy na razie do czynienia z efektami w skali makro. Teraz przejdziemy do planowania transformacji energetycznej na poziomie kraju i gospodarstwa domowego. Będzie to przybliżał nam pan dr Karol Wawrzyniak z NCBJ-u. Karolu, proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Cieszę się, że jestem w składzie konsorcjum. Cieszę się, że udało się też znaleźć fajną furtkę na kontynuację tego naszego wcześniejszego doświadczenia z projektem Cluster. Mam nadzieję, że to będzie też owocne dla interesariuszy szeroko pojętych tu ministerstwa, ale też dla szeroko pojętego społeczeństwa, czyli też dla zwykłych użytkowników czy mieszkańców naszego kraju. Spróbuję teraz się przełączyć. Mam nadzieję, że to się udało. Dwa słowa jeszcze o naszej instytucji. W nazwie mamy Narodowe Centrum Badań Jądrowych, natomiast zakład, który mam przyjemność prowadzić, jest interdyscyplinarnym zakładem analiz energetycznych i tutaj te prace jądrowe, one nie są jakby w głównym nurcie tej naszej, naszej domeny. Staramy się wspierać transformację energetyczną, czy to dostarczając analizy i narzędzia właśnie ministerstwom, spółkom Skarbu Państwa, ale też samorządom, klastrom energii właśnie, czy społecznościom energetycznym. Pracujemy mocno z operatorami sieci dystrybucyjnych, także rozumiemy te problemy sieciowe. W ostatnich dwóch latach realizowaliśmy około 30 projektów właśnie na rzecz PSE, Taurona, rynków elastyczności między innymi, rynku bilansującego energii, ale też szereg projektów właśnie dla samorządów. Tutaj widać te loga, które są wyświetlone. Wspieramy właśnie tam samorządy naszą analityką w kontekście właśnie budowania planów transformacji przez miasta czy przez gminy. I teraz to, co się udało wypracować w ramach wcześniejszego projektu i co jest takim dosyć istotnym wkładem do tego projektu, to jest i szereg narzędzi, a tutaj skupię się na jednym narzędzie Zephyr, które służy właśnie do planowania transformacji na takim poziomie lokalnym. Czyli te narzędzia, które były
oferowane dla dużych graczy, właśnie takich jak PSE, jeżeli chodzi o silniki obliczeniowe, staraliśmy się teraz przenieść na grunt właśnie, na grunt na grunt samorządowy, tak żeby gmina mogła zaplanować swój plan inwestycyjny, swój harmonogram inwestycyjny tak naprawdę, zakładający osiągnięcie pewnych celów klimatyczno-środowiskowych minimalnym kosztem. I takie narzędzie zostało wypracowane, właśnie ono nazywa się Zephyr. Ono zostało w ramach projektu Cluster, czyli tego już zakończonego projektu, wdrożone w dwóch miastach. Teraz trwa jego wdrażanie w kolejnych 5 miastach. Jest to inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Są to różnego typu miasta, trochę większe, trochę mniejsze. Małe, takie jak na przykład, nie wiem, Ustka czy Czempiń, a większe, takie jak na przykład Suwałki. To narzędzie działa w sposób taki półautomatyczny, czyli ono stara się pobrać jak najwięcej danych na temat obecnego stanu, czyli zbudować taką mapę cyfrową zasobu na poziomie danego samorządu i korzysta z tego, z źródeł danych, które są publicznie dostępne oraz które są dostępne w repozytoriach samorządowych. Publicznie dostępne to na przykład dana ewidencja emisyjności budynków, EGIP, czyli ewidencja gruntów i budynków, bazy danych uzbrojenia terenu i jeszcze kilka innych baz, które mają dosyć istotne informacje, które jeżeli dobrze zagregujemy, no to mamy mniej więcej tą informację o tym, jaki jest stan obecny i na to nakładamy właśnie te nasze algorytmy, które znajdują tą ścieżkę, czyli ten harmonogram inwestycyjny, który spełnia te cele, na przykład dojście do zera emisji w danym roku, zera niskich emisji, czy redukcji emisji CO2, tak żeby minimalnie kosztowo to się działo. I teraz to chcemy zrobić w ramach tego projektu, tak? Te narzędzie z punktu widzenia z tej warstwy samorządowej chcemy przenieść i wyżej, i niżej. Przenosząc je wyżej, mówimy sobie o kraju, czyli staramy się zaaplikować tego Zephyra na poziomie kraju, tak żeby on pokazywał dla na przykład zbudowanych 3 czy 4 scenariuszy, zbudowanych z kim? No wspólnie z interesariuszami tutaj, czyli przede wszystkim z ministerstwami, ale też szerszym gronem interesariuszy, o którym tutaj mówił wcześniej profesor Łukasz Rach, jak ta transformacja mogłaby przebiegać. Te scenariusze dotyczą na przykład różnych wizji na koszty paliw, takich jak na przykład gaz czy węgiel, czy na przykład koszty uprawnień do emisji CO2, czy na przykład też pewnych wyborów, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną dokonane, jak na przykład pójście w stronę jednej technologii bądź drugiej. Tutaj mówię na przykład, nie wiem, o wietrze na morzu, czy pewnych technologiach jądrowych. I teraz w związku z tym, jak realizując politykę europejską, przeniesioną na poziom krajowy właśnie, znaleźć taki miks, który zapewni nam realizację tej polityki, czyli na przykład redukcję emisji CO2 do 2050 do zera. I na to pytanie właśnie odpowiada ten Zephyr na poziomie kraju. Czyli mamy tutaj ciekawe podejście, ponieważ staramy się zautomatyzować pozyskanie danych na tyle, na ile się da, uruchamiać obliczenia cyklicznie w sposób zautomatyzowany bądź w pół zautomatyzowany, tak żeby na przykład raz w miesiącu dokonywać update'u, korekty właśnie tych planów, budować znowu taką mapę cyfrową tylko na poziomie kraju, znaleźć ten harmonogram, no i dać go tutaj właśnie do szerszej oceny, czyli upublicznić go za pomocą pewnych interfejsów webowych, czyli tak, żeby każdy z nas, łącznie z właśnie dowolną osobą w kraju czy na świecie, mógł wejść na taki portal i zobaczyć sobie, na której ścieżce jesteśmy, jaki jest koszt z tym związany, jak nam idzie właśnie ta redukcja emisji, czyli takie upublicznienie właśnie tego co tej strategii krajowej. No i to jest na poziomie kraju, to jest właśnie to wyżej, to jest też sprzęgnięte z tymi narzędziami, o których mówi profesor Dach, czyli jeżeli ja tutaj patrzę na sektor energii, to myślę sobie właśnie o takim sektorze, który zawiera w sobie i ciepło, i energię elektryczną, i to jest pewnym wkładem do tych modeli makroekonomicznych, które patrzą na całą gospodarkę, które właśnie tutaj są rozwijane przez profesora Dacha. I z drugiej strony mamy ten poziom niżej, czyli mamy teraz ten poziom właśnie dotyczący pojedynczego gospodarstwa domowego, czyli co ja teraz jako zwykły Kowalski mogę zrobić, żeby właśnie wpisać się w pewne moje potrzeby. Te potrzeby mogą być związane na przykład z tym, że chcę żyć w miejscu, gdzie płacę mniej za energię, czy w miejscu, które jest po prostu czystsze. Czyli chcę coś zrobić ze swoim obiektem budowlanym, swoim domem. I w związku z tym tutaj jest podobne podejście, czyli staramy się jak najwięcej informacji na temat takiego obiektu zaciągnąć w sposób automatyczny i tych informacji naprawdę jest sporo, na przykład o źródłach ciepła, na przykład o kubaturze naszych obiektów, na przykład o ilości kondygnacji. Z tego można wywnioskować bardzo wiele informacji, które właśnie są wejściem do takiego narzędzia optymalizacyjnego i te narzędzie znowu przy założonych właśnie pewnych celach, które już są naszymi celami, tak ja sobie mogę te cele zdefiniować i kliknąć przycisk policz, da mi wynik, dobra, to powinienem na przykład zrezygnować z swojego kopciucha, postawić taką i taką pompę ciepła,
zamontować panele fotowoltaiczne na dachu, bo na przykład mam ku temu potencjał, możliwe, że postawić magazyn, wpisać w jakiś model biznesowy, na przykład model konsumenta indywidualnego, albo może jakiś inny model bardziej skomplikowany, typu konsument, nie wiem, wirtualny, zbiorowy, może społeczność energetyczna, i dzięki temu właśnie będę miał te swoje cele osiągnięte w sposób efektywny kosztowo. I to będzie właśnie wynik, który dostaje tutaj użytkownik. Więc takie dwa narzędzia wkładamy, bardzo konkretne, mam nadzieję, narzędzia i bardzo potrzebne. W tym pierwszym narzędziu jeszcze chcielibyśmy udostępnić taką ścieżkę dla głównego interesariusza, czyli tutaj dla ministerstwa właśnie, żeby nie tylko były te trzy predefiniowane scenariusze, ale też żeby ministerstwo mogło testować swoje zestawy parametrów i dostawać właśnie wyniki, co może się na przykład przydać do kształtowania polityk w zakresie subsydiów, wsparcia, czy pewnych też polityk związanych z wyłączaniem pewnych technologii. I tutaj oddaję głos powrotem do Ciebie, Sławek. Dziękuję serdecznie za możliwość Dziękuję prezentacji. Bardzo. Następną prelekcję przedstawi pani profesor Ewa Adamiec, także jeśli możesz, to przejmij prezentację i przypominam, tak, 8 przejmę. Minut. Tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, nasza grupa badawcza w projekcie będzie zajmowała się aspektem wpływu transformacji klimatycznej na środowisko, na klimat i z tym samym też na zdrowie społeczeństwa. Wszystkie analizy modelowe przewidują, że wskutek zanieczyszczenia środowiska i szczypiającego się klimatu znacząco pogorszy się stan zdrowia społeczeństwa i niestety wzrośnie też umieralność. Zmiany klimatu oczywiście powodują ogromne straty, nie tylko te środowiskowe i zdrowotne. Problematyka ta oczywiście jest takim tematem debaty publicznej, priorytetów Unii Europejskiej, strategia Europejskiego Zielonego Ładu, przekształcenie Unii Europejskiej w obszar neutralny klimatycznie. Oczywiście tym takim etapem pośrednim pakiet Fit for 55, czyli ograniczenie emisji w stosunku do 1990 roku, podnoszący to ograniczenie emisji, prawda, z 40 do 55%. Ale proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Ponieważ te najbliższe 10-20 lat będzie kluczowe z punktu widzenia klimatu, będzie kluczowe z punktu widzenia inwestycji, które w zależności od przyjętych strategii mogą zminimalizować lub zwiększyć ryzyko poważnych zakłóceń i ekonomicznych, i społecznych, środowiskowych, i znacznie wpłynąć na zdrowie społeczeństwa. Pamiętajmy też, że korzyści takie środowiskowe, które możemy uzyskać w efekcie transformacji energetycznej, możemy przełożyć bezpośrednio na korzyści takie finansowe, tak, w rozumieniu uniknięcia kosztów związanych z zaistnieniem negatywnych sytuacji środowiskowych, negatywnych efektów zdrowotnych, mam na myśli tutaj i zarówno choroby, ale również takie przykłady jak nieobecność w pracy, czy środki przeznaczane na lekarstwa i z punktu widzenia pracodawcy zwolnienia lekarskie. Proszę Państwa, jak będą wyglądały nasze prace? Pierwszym takim zadaniem oczywiście będzie określenie wskaźników emisji dla zanieczyszczeń bezpośrednich, dla technologii wykorzystujących jako paliwo węgiel, gaz, olej, biomasę w energetyce zawodowej, energetyce przemysłowej, w gospodarstwach domowych, oczywiście z uwzględnieniem zastosowanej technologii, czyli między innymi roku wprowadzenia, obowiązujących standardów i efektywności. Tutaj też przedstawię w późniejszej części prezentacji, jak ogromne mogą to być różnice, jeżeli chodzi o emisję. Analizować będziemy najważniejsze z punktu widzenia zdrowia substancje, jedne z ważniejszych, może tak powiem, pyły, NOx-y, dwutlenek, siarki z punktu widzenia klimatycznego, CO2 i metan. Dlatego wybraliśmy te substancje również, ponieważ mamy możliwość wykonywania pomiarów in situ i po prostu weryfikowania tych wyników, opracowanych wskaźników zarówno z pomiarami takimi właśnie bezpośrednimi, pomiarami in situ, ale również z pomiarami w przypadku CO2 izotopów węgla, tak? W stosunku węgla C13 do C14 dwutlenku węgla. Jest to naprawdę niezastąpione narzędzie służące identyfikacji
źródeł pochodzenia tego gazu w atmosferze i automatycznie możemy oczywiście analizować metan i inne zależności gazów cieplarnianych, pozostałych gazów cieplarnianych. Proszę Państwa, przykładowo, jak wygląda nasza emisja, dane z POWiZE i z Ministerstwa Klimatu i Środowiska 2022 roku, emisja w konkretnych sektorach. To, co jest ważne, nasze obserwatorium, ten aspekt klimatyczny i środowiskowy, uwzględnimy technologie, które już istnieją, ale również te technologie, które będą wprowadzane, tak? Te, które na podstawie zapowiadanych zmian standardów emisji, na podstawie planów i strategii, wiemy, że powinniśmy rozważyć i powinniśmy uwzględnić w naszych modelach. Wskaźniki emisji, takie na jednostkę energii wyjściowej zostaną opracowane właśnie na podstawie tych danych najważniejszych, danych emisyjnych z COPIZE, z Europejskiej Agencji Środowiskowej, z European Monitoring and Evaluation Program, prawda, z tej systemu, z bazy MEP. To, co ważne, proszę Państwa, i też chciałam zwrócić uwagę, już pozwolę sobie przejdę z kolejnego slajdu. Tak jak powiedziałam na początku o paliwach, kotłach, znaczy tego, o jakich kotłach mówimy, o jakiej technologii mówimy, wiemy, że ta emisja może być bardzo znacząco się różnić. Oczywiście te nasze wskaźniki emisyjności będą dla każdej poszczególnej technologii opracowane szczegółowo, przypisane oczywiście im będą konkretne wagi. Potem następnie możemy przełożyć to na taki model, który tutaj Państwo widzicie, badania wcześniej przeprowadzone, które pozwoliły nam na określenie stężenia SO2 na powierzchni, prawda, wynikające z emisji sektora elektroenergetycznego. Pierwszy wykres A to dane z 2018 roku, które mamy z POWiZE, natomiast po prawej stronie to nasz scenariusz uwzględniający jako główne paliwo gaz i alternatywne źródła energii, czyli ten taki, powiedzmy, optymistyczny. I widzimy, że możemy uzyskać tę poprawę jakości środowiska, to na przykładzie właśnie emisji SO2. Proszę Państwa, takie modele oczywiście z powodzeniem są wykorzystywane zarówno do analizy jakości powietrza, do oceny wdrażanych polityk, do określenia udziału poszczególnych sektorów. I my, proszę Państwa, te wskaźniki wprowadzimy do takiego systemu FEMUS, czyli systemu jakości powietrza, zarządzania jakością powietrza, które umożliwi nam symulację transportu zanieczyszczeń w atmosferze. Ten model umożliwia zarówno modelowanie zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, z podziałem na średnicę, z podziałem na pochodzenie, skład, odzwierciedla wszelkie przemiany takie fizyko-chemiczne, całą chemię atmosfery, fazę gazową, stałą i fazę ciekłą. Czyli mamy z punktu widzenia środowiskowego, z punktu widzenia matematycznego pełną informację o przestrzennej emisji i o stężeniach w środowisku. Proszę Państwa, no i metodyka obliczenia zewnętrznych kosztów zdrowotnych, prawda? Czyli po lewej stronie, tak jak Państwo widzicie, emisja, konkretne stężenia w atmosferze, wpływ na środowisko, tutaj przy okazji środowiskowe koszty zewnętrzne, które też gdzieś tam powinniśmy zawsze rozważyć, no i analiza funkcji, dawka, odpowiedź, prawda? Czyli narażenie, wchłonięcie, dawka. No i efekt zdrowotny, czyli to, o czym już wcześniej troszeczkę wspomniałam, które to efekty zdrowotne mogą być wycenione. Przykładowo zawał choroby układu krążeniowego, ponieważ są to najczęściej zdarzające się choroby. Okej, już widzę pana doktora, w związku z czym kończę. Proszę Państwa, zatem jesteśmy w stanie połączyć te nasze stężenia zanieczyszczeń razem z danymi dotyczącymi populacji, funkcja dawka odpowiedzi, jesteśmy w stanie określić i oszacować zawały serca, nowotwory czy choroby, tak jak powiedziałam, oddechowe. I następnie do tych wskaźników dopisać, tak, określić wskaźniki, koszty zewnętrzne, koszty środowiskowe dla poszczególnej technologii, na jednostkę energii, wyjścia i na osobę. I proszę Państwa, ostatni już slajd. To taka informacja, to nasze, znaczy dane dotyczące, pochodzące z raportu WHO. Oczywiście to taki poglądowy wykres. Moim celem było pokazanie tylko, jak daleko, jak dużo jeszcze jest do zrobienia.
Czerwona kreska to jest, proszę Państwa, to są wytyczne dotyczące jakości powietrza i pochodzące z najnowszych badań raportu WHO. Natomiast niebieska to wymaganie Unii Europejskiej. My gdzieś tam w tych wykresach niestety jesteśmy na samej górze, ponieważ 29 miast ze 100 najbardziej zanieczyszczonych w Europie to oczywiście, znaczy nie oczywiście, ale niestety Polska. Na co chcę zwrócić uwagę, że do 2028 roku musimy się dostosować do tych norm, które będą normami Unii Europejskiej. W związku z czym, tak jak powiedziałam, to nasze narzędzie będzie, no jest świetnym rozwiązaniem, świetnym narzędziem, które uważam, że bardzo będzie efektywne i z punktu widzenia naszego środowiskowego czy klimatycznego uznanie ten efekt zewnętrzny, ten środowiskowy, który bardzo często jest niedoszacowany albo przez bardzo szczegółowo pomijany. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mieliśmy już zasygnalizowane aspekty gospodarcze, aspekty klimatyczne, aspekty środowiskowe. Czas na aspekty społeczne. I tutaj poproszę panią profesor Barbarę Worek z Uniwersytetu Jagiellońskiego o przejęcie ekranu i swoją wypowiedź na temat kontekstów społecznych w naszym projekcie. Bardzo proszę, pan profesor. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bardzo dziękuję za oddanie głosu. Witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę wziąć udział w tym spotkaniu i cieszę się, że też mogę kontynuować pracę w ramach projektu Obserwatorium Transformacji Energetycznej. Mówię kontynuować, dlatego że też uczestniczyłam wraz z zespołem w projekcie Cluster i mogę powiedzieć, że działania, które zamierzamy realizować w ramach obserwatorium, w ramach tego projektu, będą kontynuacją działań, które zrealizowaliśmy w projekcie Cluster. Jednocześnie będą też próbą realizacji zaleceń, rekomendacji, które między innymi zawarliśmy właśnie w Strategii Rozwoju Energetyki Rozproszonej, gdzie zwracaliśmy uwagę na to, że przebieg transformacji energetycznej jest w dużej mierze uwarunkowany właśnie tym, jakie postawy wobec tej transformacji będą przyjmować ludzie, będą przyjmować różne podmioty zbiorowe, indywidualne i jednocześnie ta transformacja będzie wywierała ogromny wpływ na życie społeczne, gospodarcze, też jak pani profesor Adamiec mówiła, będzie miała też skutki zdrowotne. Czyli no, trudno rozpatrywać transformację energetyczną bez spojrzenia na to, w jaki sposób ludzie podchodzą do tej transformacji, w jaki sposób kształtują swoje zachowania wobec niej i jednocześnie w jaki sposób ona będzie na nich oddziaływała. I gdybyśmy tak całościowo spojrzeli na takie cele, które w ramach tego aspektu społecznego sobie stawiamy, to bym powiedziała, że przede wszystkim jest to pozyskanie rzetelnej wiedzy dotyczącej postaw wobec transformacji, ale jak jeśli mówię o postawach, proszę Państwa, to mam na myśli nie tylko to, jaki na przykład ludzie mają stosunek do ochrony środowiska, prawda, jaki mają stosunek do różnych sposobów generacji energii, jakie mają poglądy na temat bezpieczeństwa energetycznego, ale też mam na myśli to, w jaki sposób kształtują swoje zachowania i w jaki sposób wykorzystują energię, w jaki sposób mogą zmieniać swoje zachowania związane właśnie z wykorzystaniem energii. Jeśli myślimy o transformacji, to musimy myśleć o tych dwóch stronach. Z jednej strony właśnie o generacji, z drugiej strony właśnie o tej stronie popytowej i o zachowaniach związanych z wykorzystaniem energii, które będą miały ogromny wpływ właśnie na to, jak ta transformacja będzie przebiegała. Więc wiedza, prawda, rzetelna wiedza dotycząca postaw, różnego rodzaju obaw, różnego rodzaju stereotypów, które warunkują właśnie zachowania społeczne. Z drugiej strony, to co akcentowaliśmy bardzo mocno w Strategii Rozwoju Energetyki Rozproszonej, potrzebujemy edukacji. I to edukacji właśnie dotyczącej tak szeroko rozumianej,
dotyczącej właśnie kształtowania tych postaw, jak i edukacji związanej z przygotowaniem odpowiednich kadr, które są niezbędne do tego, aby przez ten proces transformacji energetycznej przejść. No i wreszcie bardzo ważny element to jest partycypacja, prawda? Mamy wiedzę, edukujemy i to ma wpływać na to, żebyśmy jako aktywni obywatele tej transformacji energetycznej w odpowiedni sposób uczestniczyli, na przykład mając taką wiedzę, o której mówił dr Wawrzyniak, prawda, dotyczącej tego, jak właśnie, nie wiem, zapewnić ciepło w naszych budynkach. Proszę Państwa, ja mam króciutką prezentację tutaj, tylko chciałam Państwu przedstawić, jakie działania chcemy realizować. Te działania będą dotyczyły właśnie takich trzech obszarów. Chcemy przygotować odpowiednie wskaźniki dotyczące właśnie tych postaw społecznych wobec transformacji. Chcemy przygotować też takie jakościowe bardziej scenariusze rozwoju transformacji energetycznej w Polsce, takie wariantowe ścieżki, można powiedzieć, rozwoju. I z drugiej strony chcemy też zwrócić uwagę właśnie na ten rozwój kadr niezbędnych dla skutecznego przeprowadzenia procesu transformacji energetycznej. Jeśli idzie o wskaźniki, to no, chcemy zacząć od tego, że oczywiście chcemy opracować te założenia systemu wskaźników. Tak jak wspominał pan naczelnik Wiaczewski, my w projekcie zawarliśmy pewne założenia dotyczące projektu, ale jednocześnie teraz chcemy trochę bliżej się przyjrzeć temu, jakich informacji potrzebujemy, żeby monitorować właśnie transformację energetyczną w tym jej aspekcie społecznym. No, oczywiście wiemy, że trzeba uwzględnić kwestie związane z ubóstwem energetycznym i z tymi postawami, o których wspominałam, no ale jednocześnie właśnie chcemy jeszcze to zjawisko trochę bardziej szczegółowo zanalizować, żeby te wszystkie istotne aspekty uwzględnić. No jeśli już wiemy, czego potrzebujemy, jakich danych potrzebujemy, prawda, w jakich wymiarach, no to musimy ocenić, co już mamy, tak jak no, znów wspomniano tutaj, żeby nie wyważać otwartych drzwi, nie szukać informacji, które już są, więc będziemy taki mapping będziemy przeprowadzać, żeby ocenić dostępne dane. Następnie, jeśli identyfikujemy luki informacyjne, to zaprojektujemy badania sondażowe. Te badania są są zaplanowane w projekcie, chcemy je zrealizować na dużej ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej. To będą badania ilościowe, sondażowe. W oparciu właśnie o te wyniki tych badań wyliczymy wartości wskaźników. No i myślę, że jestem przekonana na pewno, prawda, że te działania będą, znaczy te informacje będą wykorzystywane później do między innymi działań informacyjnych i edukacyjnych realizowanych w projekcie, prawda? Jeśli identyfikujemy jakieś, nie wiem, stereotypy, prawda, no to wiemy, że tutaj właśnie jest obszar, nad którym należy zwrócić uwagę. Druga kwestia, no to właśnie budowanie tych scenariuszy rozwoju transformacji energetycznej, jak powiedziałam, jakościowych. I tutaj też chciałam zwrócić uwagę Państwa na komplementarność tego projektu, to znaczy na to, że te poszczególne obszary są z sobą bardzo mocno powiązane. Z jednej strony mamy ten obszar właśnie ekonomiczny i tutaj pan profesor Lach wspominał właśnie o budowaniu tych scenariuszy makroekonomicznych i one też będą punktem wyjścia, czy będą jednym z elementów, które wykorzystamy właśnie w budowaniu takich bardziej, powiedziałam, jakościowych, opisowych, wariantowych, ale pan profesor Lach też mówił o wariantach, ale mówimy tutaj o takich jakościowych modelach, które pokażą nam, w jakim kierunku się może ta transformacja rozwijać, prawda? I jednocześnie, jakie czynniki będą determinowały, czy wpływały na ten przebieg transformacji i jakie to będzie miało skutki. To jest kluczowe. I to jest też punktem wyjścia do tego ostatniego punktu, do rozwoju kadr, prawda? Bo jeśli my wiemy, przewidujemy, prawda, że takie, a nie inne będą scenariusze rozwoju, to też musimy być przygotowani na wyzwania kompetencyjne, jakie się z tym rodzą. I dlatego właśnie ten trzeci element, czyli rozwój kadr w tym aspekcie społecznym bierzemy pod uwagę i tutaj zakładamy, że przeprowadzimy taką znów jakby trochę inwentaryzację wiedzy dotyczącej zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje związane z transformacją energetyczną. Dokonamy takiego mappingu z istniejącą ofertą, zidentyfikujemy jakieś, ocenimy dopasowanie, prawda, przeprowadzimy konsultacje eksperckie, przygotujemy taki dokument, przeprowadzimy jego konsultacje, no i przyjmiemy go w wersji końcowej. Już widzę pana doktora Kopcia, co oznacza, że muszę kończyć, także bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia jeszcze, mam nadzieję. Dziękuję. Przepraszam, ale niestety muszę się pojawiać, taka moja rola. Jasne. Proszę Państwa, przechodzimy od razu do kolejnej wypowiedzi.
tym razem to dotknie ona kontekstu IT i wspierania rozwiązań IT, wspierania przez rozwiązania IT transformacji energetycznej. Pan doktor inżynier Tomasz Pełech-Pilichowski z AGH. Bardzo proszę, Tomku, przekazuję. Dziękuję, Sławku. Dzień dobry Państwu. Ja na początku chciałem powiedzieć, że też, jak tutaj wielu poprzednich prelegentów, bardzo się cieszę, że ten projekt powstał i że będziemy współpracować i z ministerstwem, z NCBJ-em, z UJ-em i także wewnątrz AGH, bo takie okazuje się na podstawie poprzedniego projektu i prac nad wnioskiem, że takie holistyczne podejście jest bardzo efektywne, daje wartość dodaną. Jak w poprzednim projekcie Instytut Informatyki AGH, który reprezentuję, będzie tworzył narzędzia informatyczne, które w tym projekcie ukierunkowane będą celem ogólnego wsparcia transformacji energetycznej. Czyli zarówno wszelkich działań, które dotyczą transformacji energetycznej, a także monitorowania. I słuchajcie Państwo, poza tym, że będziemy tworzyć narzędzia, będziemy także chcieli szereg rzeczy udostępnić w domenie publicznej, aby różne grupy interesariuszy miały do tych danych dostęp, bo wtedy uważamy, że faktycznie transformacja energetyczna, dostęp do tej wiedzy jest skuteczny. Słuchajcie Państwo, w ramach projektu będziemy w różnych zadaniach pozyskiwali dane, będziemy tworzyć wskaźniki, o których jeszcze będzie dzisiaj mowa. I będzie to doskonały moment do tego, żeby pochylić się nad zaawansowanymi, dedykowanymi analizami, które pozwolą nie tylko zobrazować różnego typu tendencje, ale także, mówię tutaj o data science, wykryć pewne wzorce, profile, które się przydadzą do tego, żeby ta transformacja energetyczna przybierała na sile. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są różne grupy interesariuszy i narzędzia nie powinny być tworzone jedynie dla jednej grupy, prawda, czy na przykład w postaci witryn internetowych czy analiz, ale dla różnych grup, począwszy od tego najniższego poziomu zainteresowanych transformacją energetyczną poprzez prosumentów, aż na końcu do stopnia centralnego. Nasze prace będą realizowane w ramach dwóch zadań. W pierwszym będziemy pochylać się nad tym, żeby wszelkiego rodzaju dane zinwentaryzować, które są dostępne, żeby je uspójnić i przygotować do analiz. Osoby, które zajmują się analityką danych, wiedzą, że to nie jest takie oczywiste prowadzić komputerowe analizy danych. Te dane muszą być wiarygodne, spójne, kompletne. Często potrzebne jest preprocessing wszelkiego typu transformacje danych, żeby móc pozyskać docelowo informacje z tych danych, czyli żeby była ta wartość dodana. Oczywiście będziemy tutaj tworzyli repozytorium i będziemy chcieli takie dane po prostu udostępniać różnym grupom interesariuszy, które będą, takie osoby będą sobie tak mogły analizy prowadzić. To jest nasz cel, czyli tego w Polsce jeszcze nie ma takiego podejścia do tego, żeby udostępniać dane nadające się do analiz. My tutaj się troszkę inspirujemy podejściem amerykańskim. Jak sobie popatrzymy na strony internetowe wielu dużych miast, tam są właśnie udostępnione dane po to, żeby właśnie wiele grup użytkowników się tymi danymi zajęło i żeby można było ciekawe rzeczy wykrywać, identyfikować, monitorować, etc. To zadanie czwarte jest przygotowaniem do tego, żeby zrealizować zadanie numer 9. W tym zadaniu chcemy zarówno przeprowadzić dedykowane analizy. Jakie to będą analizy, to oczywiście wynika z efektów wcześniejszych prac, więc tutaj ciężko jest obiecać, co dokładnie będziemy robić, no bo taka jest idea projektu, że prowadzimy pracę,
po to, żeby osiągnąć efekt końcowy, czyli powstało obserwatorium. Będziemy tutaj szereg analiz dedykowanych prowadzić. Ponadto w ramach dyskusji, jako efekt dyskusji, przyjęliśmy, że bardzo wartościowym będzie udostępnienie możliwości prowadzenia przez użytkowników indywidualnych analiz, czyli takich, które będą, czyli przygotowanie narzędzi takich, które będą przyjazne użytkownikowi, niekoniecznie informatykowi czy analitykowi danych, tylko przeciętnemu użytkownikowi, żeby mógł sobie, mówiąc kolokwialnie, sam pewne rzeczy policzyć, zanalizować i udostępnić dalej. To jest takie nowe podejście w Polsce. Natomiast wydaje mi się, że im więcej użytkowników będzie, interesariuszy, będzie miało możliwość prowadzenia jakichkolwiek analiz, tym będzie większa wartość dodana. Ponadto w ramach prac mamy uruchomienie platformy informatycznej, która będzie agregować wszelkie efekty prac projektowych, wszelkie narzędzia wypracowanych zarówno przez AGH, jak i inne jednostki, w tym między innymi NCBJ, i udostępnienie w domenie publicznej. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kolejnym niezwykle istotnym kontekstem jest kontekst techniczny. I tutaj poproszę o zabranie głosu pana profesora Zbigniewa Zelkę z AGH. Oddaję głos pani profesorze. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja reprezentuję zespół techniczny AGH, który miał przyjemność również uczestniczyć w projekcie Cluster. I tutaj w imieniu swoim i zespołu chciałbym również wyrazić ogromną przyjemność i satysfakcję, że w tak dobrym, sprawdzonym i przyjaznym towarzystwie będziemy mogli realizować kolejny projekt. A przechodząc już do tematyki, którą mój zespół reprezentuje, tematyki technicznej. Szanowni Państwo, technika to jest potężny obszar. My z tego obszaru wybraliśmy takie dwie dziedziny, na których koncentrujemy swoją uwagę, a wybraliśmy je jako efekt realizacji poprzedniego projektu Cluster. I te dwie dziedziny to interakcja rozproszonych źródeł z siecią zasilającą i druga rzecz to jest budownictwo. Uznając, że budownictwo może i na pewno z całą pewnością w transformacji energetycznej odegra niezwykle ważną rolę. Zacznę od tej pierwszej dziedziny, mianowicie interakcji źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetycznym. Proszę Państwa, wszyscy stajemy w obliczu zwiększającej się liczby negatywnych decyzji, jeżeli chodzi o przyłączenie źródeł. No, powody są oczywiste. Wprowadzamy nową technologię do środowiska, które musi się przystosować do tejże technologii, żeby ją zaadaptować. I z całą pewnością potrzebna jest miara liczbowa, taki wskaźnik zdolności przyłączeniowej sieci, który by określał aktualny potencjał sieci elektroenergetycznych do przyłączenia źródeł, w tym szczególnie tych źródeł odnawialnych. Można było powiedzieć, że energetyka radzi sobie z tym dobrze, podaje jak potencjał liczbowo, nawet podając moce przyłączeniowe, jakie źródła można przyłączać, ale jest to proces w tym aktualnym wydaniu, proces kosztowny, długotrwały i dość złożony. Trudno tą samą metodykę zastosować do ogromnej liczby węzłów sieciowych, szczególnie tych na poziomach średniego napięcia, niskiego napięcia, gdzie przyłączenia prosumentów realizowane są w procedurze na zgłoszenie, czyli dopiero po przekroczeniu pewnej mocy krytycznej tychże źródeł widzimy, jakie są skutki. Więc naszym celem w tej pierwszej części, w tym pierwszej dziedzinie jest zaproponowanie pewnego wskaźnika lub wskaźników liczbowych, miar liczbowych, które określałyby potencjał, ile też jeszcze w danym węźle można przyłączyć źródeł, o jakich technologiach, a w którym miejscu należałoby uznać, że ten węzeł, kolokwialnie mówiąc, jest zamknięty. Proszę Państwa, tych czynników wpływu jest bardzo dużo. No, energetyk na pewno by powiedział, że to jest moc warciowa, moc transformatora,
profil obciążenia, profil generacji, wskaźniki jakościowe, ale także takie elementy, które zmieniają czy poprawiają tą zdolność przyłączeniową, na przykład magazyny energii, na przykład stabilizatory napięcia. I my chcemy w oparciu o analizę posiadanej wiedzy, o analizę pewnych zbiorów statystycznych, wytworzyć miarę liczbową, która pełniłaby kilka ról, to znaczy ona byłaby pewną liczbą, liczbami określającymi poziom wypełnienia przez dostawcę podstawowej usługi energetycznej w zakresie dostawy i odbioru energii elektrycznej, która byłaby też pośrednio opisem pewnego stanu technicznego sieci w danym rozważanym węźle, która uruchamiałaby pewien mechanizm w oparciu o benchmarking, mechanizm skłaniający do poprawy jakości dostawy energii elektrycznej i do działań zwiększających zdolności przyłączeniowe sieci. Ale jest jeszcze jeden cel, bardzo ważny, wzorem wielu energetyk europejskich i pozaeuropejskich, ten wskaźnik powinien też pozwolić uprościć procedurę wydawania warunków technicznych przyłączenia dla rozproszonych źródeł energii. Uprościć to nie oznacza, że jak gdyby jego wyniki z tej prostoty będą gorsze niż w tych bardzo szczegółowych analizach. Chodzi po prostu o ustalenie na przykład dwóch poziomów takiego wskaźnika. Jednego poziomu wartości, który będzie mówił do tej wartości, do tego poziomu bez żadnych problemów, w oparciu o posiadane doświadczenie i wiedzę możemy przyłączyć do źródła, prawie będąc pewnym, że żadnych kłopotów w tej sieci nie będzie. I drugi poziom graniczny, który by określał no jakby czerwoną linię. Po przekroczeniu tegoż poziomu żadne źródło w danym miejscu przyłączone być nie może. Pomiędzy tymi dwoma granicznymi poziomami będzie miała miejsce ta bardziej szczegółowa procedura. To pozwoli usunąć czy zmniejszyć wąskie gardło, które w tym momencie występuje, mianowicie czas wydawania warunków technicznych przyłączenia. Szanowni Państwo, jest druga, w tej fazie koncepcyjnej jest jeszcze drugi temat, mianowicie ten obszar budynków, budownictwa, a dokładnie oceny budownictwa czy budynków do pełnienia takiej roli w transformacji, czyli do oceny gotowości do inteligencji. Proszę Państwa, modyfikacja dyrektywy w sprawie charakterystyk energetycznych budynków rekomenduje taki wskaźnik SRI. Pewna metodyka wstępna oceny tego wskaźnika została opracowana, a naszym celem jest transpozycja tego wskaźnika do kraju, do procedur i praktyki krajowej. Ten wskaźnik zajmuje się trzema głównymi obszarami, mianowicie obszarem efektywności budynku, obszarem wypełnienia przez ten budynek, jeżeli tak skrótowo można to określić, pewnych oczekiwań użytkowników w zakresie komfortu i bezpieczeństwa oraz trzeci obszar, to jest obszar elastycznej i te interakcji z siecią elektroenergetyczną. W ramach tych obszarów wyróżnionych jest wiele różnych kryteriów wpływu o różnym poziomie istotności. No i transponując to, ten wskaźnik na poziom krajowy, należy po prostu zalgorytmizować wyznaczanie tego wskaźnika, określić dla tych różnych czynników czy kryteriów wpływu odpowiednie współczynniki wagowe i wdrożyć to w praktyce, przygotowując również kadry i audytorów. I to była to, co powiedziałem w tym momencie, dotyczyło fazy A tego projektu, czyli fazy koncepcyjnej, natomiast w fazie B, czyli tej przedwdrożeniowej, no mamy to wszystko potwierdzić w badaniach praktycznych, w praktycznych sieciach i tu liczymy na współpracę z operatorami sieciowymi, w szczególności udowodnić, że ten wskaźnik w tej procedurze uproszczonej wydawania warunków technicznych może być również użyty. I mamy również potwierdzić w pilotażach i w praktycznych szkoleniach i kursach, że można go wdrożyć w polskich warunkach i że wykształcimy stosowną kadrę do jego stosowania. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Jak Państwo zauważyliście, kolejni prelegenci wspominali o możliwości uzyskania wskaźników dziedzinowych. Te wskaźniki są bardzo istotne, interesujące i pojawia się pytanie, czy w takim razie udałoby się zbudować taki wskaźnik, nazwijmy go kompozytowy, który umożliwiłby monitorowanie transformacji energetycznej. I proszę Państwa, odpowiedzią na to pytanie, odpowiedzi na to pytanie spróbuje udzielić pan profesor Łukasz Lach. Bardzo proszę o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, miałem tą przyjemność otworzyć część prezentacyjną projektu i będę miał ten zaszczyt zamknąć tę część dzisiejszej konferencji, zamknąć ją tym akcentem, o którym powiedział dr Kopecz, czyli opisem indeksu transformacji energetycznej. Proszę Państwa, te prace, które będziemy wykonywać w różnych obszarach, w różnych dziedzinach, pozwolą nam uzyskać miary liczbowe, które będą opisywać transformację energetyczną z różnych perspektyw. Mając takie wskaźniki, podejmiemy działania w celu wyznaczenia indeksu transformacji energetycznej, czyli jednej miary liczbowej, która byłaby przydatnym wskaźnikiem, przydatną właśnie wartością liczbową dla decydentów i wszystkich osób zainteresowanych transformacją energetyczną w Polsce, która to liczba pozwalałaby nam oceniać tempo tej transformacji i jednocześnie dostrzegać obszary, które mocniej albo właśnie słabiej przyczyniają się do tego, że ta transformacja podąża w odpowiednim tempie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o motywację do zajęcia się tym konkretnym zagadnieniem w ramach projektu OTE, to my przeanalizowaliśmy już jakiś czas temu cechy takich głównych kompleksowych rankingów transformacji energetycznej, które na świecie się publikuje i które zyskują bardzo dużą uwagę w środowisku i to praktyków, i naukowców. Są to przede wszystkim Energy Transition Index, firmowany przez Światowe Forum Ekonomiczne i World Energy Dilemma Index, firmowany przez Światową Radę Energetyczną. Proszę Państwa, wady tych indeksów, takie zasadnicze, które każą nam z pewną dozą sceptycyzmu patrzeć na te wskaźniki liczbowe, to są przede wszystkim fakty takie jak arbitralny wybór wag w tych kryteriach, w tych indeksach, czyli przede wszystkim zazwyczaj wybór równych wag. No i proszę Państwa, kwestia doboru zmiennych wejściowych, które to zmienne zwykle są dobierane w taki sposób, aby dane po prostu były. Nie są to w żaden sposób zmienne, które mogłyby korespondować do indywidualnej sytuacji danego kraju, w którym się mieszka i którym się interesuje. Więc proszę Państwa, to są dwa główne problemy, czyli sama konstrukcja i takich indeksów jest bardzo dyskusyjna z punktu widzenia statystyki, a zakres zmiennych, które są w nich wykorzystywane, też jest daleki od doskonałości. Rozwiązanie, które my proponujemy w ramach OTE, to zastosowanie profesjonalnych algorytmów z zakresu analizy wielokryterialnej, które są rekomendowane przez OECD i Centrum Badań Naukowych Unii Europejskiej, a także przygotowanie bazy danych właśnie w oparciu o te dziedzinowe wskaźniki, które będziemy od poszczególnych podzespołów analitycznych uzyskiwać. Proszę Państwa, ja może króciutko naświetlę tylko Państwu problem, który pojawia się w zakresie pozornie równych wag. Spójrzmy na slajd i zobaczmy na taką sytuację. Mamy trzy kraje. Kraj A, kraj B i kraj C. Te kraje próbują rywalizować ze sobą w zakresie transformacji energetycznej. Każdy chce rozwijać się tutaj szybko. W sytuacji początkowej kraj A uzyskał odpowiednio oceny 1, 2, 1 w różnych kryteriach. Emisji CO2, poziomie pyłów i dostępie do kredytów. Ten kraj chciałby podnieść swoją ocenę, więc decydenci myślą w ten sposób. No możemy podnieść ocenę tak naprawdę w kategorii emisje albo dostęp do kredytów. Stwierdzamy, że to jest możliwe. Możemy tu poczynić pewne kroki. To wszystko jedno, gdzie podniesiemy tą ocenę, bo i tak są to równe wagi, więc czy podniesiemy w emisji CO2 ocenę, czyli będziemy mniej emitować, czy poprawimy dostęp do kredytów, to i tak nam ocena o tyle samo wzrośnie. No przy równych wagach jest to oczywiście prawda, więc w scenariuszu pierwszym podnoszą oni ocenę w zmiennej dostęp do kredytów, dostają tam 2 punkty, ich ocena rośnie do 1,67. Natomiast gdyby podnieśli ocenę w kategorii emisja CO2, to ze względu na niezbadane przez nich korelacje między emisją CO2 a poziomem pyłów, otrzymaliby lepszą ocenę
w rankingu transformacji energetycznej, dlatego że poprawa oceny w kategorii emisja poziomu pyłów nie, ze względu na skorelowanie fizycznych procesów emisji CO2 i poziomu pyłów automatycznie się dokonuje. Redukując emisję CO2, poprawiamy poziom, poziom emisji pyłów. Skąd my to wiemy? My to możemy wiedzieć ze względu na naszą wiedzę techniczną albo ze względu na analizę statystyczną. Wniosek, który tutaj się rysuje na tym slajdzie, jest taki, że bez dokonania analizy statystycznej zmiennych i wskaźników, które mamy przy konstrukcji indeksu transformacji energetycznej, możemy wylądować w takiej sytuacji, w której pozornie wydaje nam się, że zmienne mają ten sam wpływ na kompozytowy indeks, tymczasem mają inny wpływ, który to właśnie wpływ jest ukryty w strukturze korelacyjnej i my zamierzamy to w ramach OTE wziąć pod uwagę. Nasza metodologia, proszę Państwa, będzie oparta na podręczniku tworzenia wskaźników kompozytowych wydanym przez OECD. To będzie takie główne źródło naszej wiedzy. Będziemy starali się minimalizować wpływ uznaniowości na kształt naszych rankingów. Będziemy starali się korzystać z obiektywnych kryteriów matematycznych i statystycznych, jak na przykład analiza składowych głównych czy analiza czynnikowa. I będziemy starali się dokonać analizy wrażliwości powstawających u nas rankingów, tak żeby sprawdzić, czy proponowany przez nas ranking jest rankingiem odpornym i stabilnym, czy też jest to struktura bardzo wrażliwa, która przy niewielkiej zmianie danych wejściowych może zupełnie inaczej wyglądać. Dwa główne kierunki naszych prac, proszę Państwa, to będzie praca nad globalnym wskaźnikiem transformacji energetycznej i krajowym wskaźnikiem tejże transformacji. Jak chodzi o wskaźnik globalny, to mamy tu już pewne doświadczenia. Cytuję tutaj na slajdzie nasz artykuł wspólny z dyrektorem Kopeciem, w którym to artykule na czerwono jest na slajdzie podkreślone, wyraźnie zaznaczyliśmy, że zmiana metodologii wyznaczania indeksu transformacji energetycznej, przejście z tej metodologii arbitralnej na tą metodologię opartą na statystyce, istotnie zmieniło pozycję Polski w rankingu. Pozycja Polski wzrosła o, proszę Państwa, 20 miejsc. No to jest dosyć istotne, bo pokazuje, że tak naprawdę być może nie jest nasz tak źle z naszą energetyką, jak nam się może wydawać. Wszystko zależy od tego, czy podchodzimy do obliczania tych indeksów w sposób skonkretyzowany, formalny, czy też stosujemy metody, które tak naprawdę nie mają mocnego zakotwiczenia w statystyce. Jeśli chodzi o krajowy wskaźnik transformacji energetycznej, to jest nowość. Zamierzamy wykorzystać tutaj dane historyczne na temat polskiej gospodarki, czyli szeregi czasowe, przygotować schemat agregacji i przeprowadzić symulacje i prognozy, które byłyby już skoncentrowane wyłącznie na naszym kraju. I to będą dwa główne kierunki prac w zakresie indeksu transformacji energetycznej. Serdecznie Państwu dziękuję, oddaję głos moderatorowi i zapraszam pewnie Państwa na kolejną część, bo zdaje się, dotarliśmy do końca części prezentacyjnej. Dziękuję. Tak jest. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, rzeczywiście zakończyliśmy część prezentacyjną. Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom za bardzo ciekawe wystąpienia, ale też za utrzymanie dyscypliny czasowej, przez co uzyskaliśmy tylko 3 minuty spóźnienia, co wydaje się, że jest niezłym wynikiem. No i proszę Państwa, ciekawe, jakie zdanie na temat tych naszych pomysłów mają zaproszeni do dyskusji paneliści. Zapytamy ich przy wsparciu moderatora, którym jest pan dyrektor Andrzej Kaźmierski z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Czy przedstawić prelegentów, czy pan dyrektor przedstawi? Nie słyszę. Bardzo proszę o przedstawienie prelegentów. Proszę Państwa, zaproszeni paneliści to pan Olgierd Dziekoński, reprezentujący Związek Województw RP, pan Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, pan Grzegorz Marciniak, dyrektor Enea Operator, pani dr Justyna Mazurkiewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Może pani przybliży nam swoją funkcję, bo niestety nie znam aktualnie. Kierownik Zespołu Klimatu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Świetnie, dziękuję bardzo. Pan profesor Michał Przybyliński z Uniwersytetu Łódzkiego.
i pani prezes Agnieszka Spirydowicz, prezes Z-Klastra z Gorzelcu i członek zarządu, tak mi się wydaje, członek zarządu Izby Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Rady Naukowej, dziękuję. Rady Naukowej, okej. Tak. Więc oddaję głos moderatorowi. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze dwa słowa od siebie. Jestem bardzo dumny, że uczestniczę w tak trudnym projekcie. Jestem przerażony oczywiście zasięgiem projektu, ale uczestniczyłem w tworzeniu tego zasięgu, więc przerażony, ale pozytywnie. Rzeczywiście projekt jest gigantyczny, ale w doborowym składzie już znanym i liczymy na wsparcie całego środowiska. Także teraz pytania do interesariuszy, kwestia formalna. Bardzo proszę o pierwszą serię krótkich wypowiedzi, takich góra 3 minuty, bo chcielibyśmy zrobić przynajmniej dwa obiegi. I bardzo proszę, pytanie zasadnicze, jak Państwo widzicie z racji swoich funkcji, bo mamy tu interesariuszy wszelkich energetyki rozproszonej i właśnie transformacji, Związek Województw, dwie izby gospodarcze, operator, Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Łódzki, dodam, że ekonomia. Bardzo proszę, jak Państwo ze swojego punktu widzenia widzicie rolę projektu? I no tak, pan Olgierd Dziekoński, jeśli można wywoływać. Dziękuję, jeżeli mnie słychać oczywiście. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Tak. No, bardzo ciekawa prezentacja, bardzo trudna do, że tak powiem, uchwycenia ze względu na swoją skrótowość. Natomiast z punktu widzenia województw, których rola w procesie transformacji energetycznej jest ustawowo, przecież proszę Państwa, ograniczona w jakimś sensie do tych kwestii, które wynikają z ustawy Prawo energetyczne, gdzie naszym zadaniem jest opiniowanie założeń i planów zaopatrzenia w energię gmin w odniesieniu do polityki energetycznej państwa oraz opiniowanie planów przedsiębiorstw, tak powiem, dystrybucyjnych, jeżeli tak to można powiedzieć. No i jednocześnie wykorzystanie pieniędzy unijnych i, to jest znakiem zapytania, być może jakieś inicjatywy w oparciu o dosyć ograniczone środki własne, no to wówczas wydaje się, że z tego punktu widzenia w tej chwili, patrząc na całość projektu, trudno mi określić jego przydatność dla zadań województw, zupełnie praktycznie rzecz biorąc. Również jeżeli patrzeć na to z punktu widzenia gmin, to w przypadku sporządzania przez gminy założeń i planów zaopatrzenia w energię trudno mi odnieść w tej chwili, ja mówię na podstawie tej skrótowej chociażby prezentacji, trudno mi odnieść użyteczność tych narzędzi dla przygotowywania i opracowywania założeń, jak i planów zaopatrzenia w energię. Oczywiście ten wątek z pewnością będzie przez Państwa analizowany. Natomiast odnoszę wrażenie, że projekt jest bardziej być może użyteczny dla całości kraju. Natomiast z punktu widzenia takiego bardzo pragmatycznego również, jeżeli chodziłoby nam o uruchamianie jakichś dodatkowych źródeł finansowania poza tak zwanymi środkami unijnymi i alokacjami, czy jak gdyby racjonalnością tych alokacji, to wydaje się, że ten wątek finansowy, wątek, tak powiem, no, takiego dosyć praktycznego, praktycznej możliwości przeanalizowania efektywności wydatkowania środków finansowych i kierowania ich na określone działania, jakoś z punktu widzenia, tak powiem, województwa, czyli na przykład regionalnych funduszy rozwoju, które istnieją przynajmniej w 10 województwach, już dosyć aktywnie działają, no wydaje się, że on jest gdzieś ukryty w tym Państwa projekcie, być może w którymś z tych segmentów, którego
nie byłem w stanie w trakcie tej krótkiej prezentacji dostrzec. To tyle takie bardzo krótkie i skrótowe z konieczności komentarza. Jasne, jasne. Jeszcze będzie drugie pytanie, spokojnie. Jeszcze mam pytanie, w takim razie mam pytanie do kompletu, do pani Justyny Mazurkiewicz, Urząd Marszałkowski. Jak państwo to widzicie? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie również do udziału w spotkaniu. Województwo Małopolskie i bardzo uważnie będzie przyglądało się temu projektowi z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy przyjęty taki regionalny plan działań dla energii i klimatu dla województwa małopolskiego, jak również od stycznia 2021 realizujemy projekt Life Eco Małopolska, w ramach którego ten projekt wdrażamy. W obu przypadkach, jeżeli chodzi o dokument, jeżeli chodzi o projekt, transformacja energetyczna jest takim filarem i regionalnego planu, i projektu. Dodam tylko, że sam projekt realizujemy również we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą. Jesteśmy na etapie przygotowania aktualizacji planu, jesteśmy na etapie przygotowania szkoleń dla instalatorów również z Akademią Górniczo-Hutniczą, aby gdzieś ten proces transformacji ułatwić. Zatem wyniki i działania projektu będą również dla nas szczególnie interesujące w kontekście właśnie realizacji działań, czy to projektu, czy naszej strategii. Dziękuję serdecznie. Pan profesor Michał Przybyliński, jeśli można. Ja przepraszam, że tak państwa odpytuję i wywołuję, ale musimy zachować tempo i bardzo proszę. Także chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. Proszę państwa, to jest bardzo duży projekt i ja myślę, że on wypączkuje. To jest wstępna faza i ona obejmuje bardzo wiele różnych działań. To jest i ocena wskaźnikowa, ale nie tylko. To jest optymalizacja, to jest symulacja, prognozowanie, czyli z jednej strony poszukiwanie jakichś rozwiązań, ale z drugiej strony też wskazywanie, co się stanie, tak? Czy podpowiedź, jak te działania będą wpływały na inne elementy systemu i ekonomicznego również, tak? I społecznego. Ale też zauważyłem, że państwo macie zamiar podjąć działanie edukacyjne i udostępniać dane, więc ja myślę, że po zakończeniu tego projektu powstanie następny, który będzie rozwijał poszczególne elementy tego całego systemu. To jest bardzo obszerne działanie. I tutaj nawiązując do poprzednich wypowiedzi, zwłaszcza tej dotyczącej zadań województw, ja myślę, że tutaj można zobaczyć bardzo wyraźnie, że taki pożytek nastąpi. I on, ten, znaczy może on nie w tym momencie już jest widoczny, ale jeżeli będziemy formułować potrzeby, formułować jakieś własne uwagi dotyczące tego projektu, to myślę, że zostaną one uwzględnione. W tej chwili już, jak sądzę, te zapowiedzi budowy takiego bardzo wyraźnego i bardzo łatwego w dostępie centrum zawierającego informacje dotyczące wszelkich aspektów transformacji energetycznej już jest takim dość, myślę, dużym plusem z punktu widzenia właśnie tych agencji, którą pan wymienił, tych wszystkich urzędów i instytucji, które zajmują się tym problemem. Ja na pewno miałbym jeszcze wiele do powiedzenia na temat dostępności danych, bo tutaj, jeżeli chodzi o energię i wpływ na środowisko, tych danych jest dużo, są bardzo rozbudowane bazy danych, również we wspomnianym COBIZE chociażby. Natomiast mam pewne obawy co do tablic przepływów międzygałęziowych, tych input-output, które pojawiają się w Polsce raz na 5 lat. To jest dość istotne wąskie gardło. Jeżeli mógłbym coś tutaj doradzić, czy zwrócić na coś uwagę, to włączenie być może GUS-u i podjęcie jakichś takich działań, które by spowodowały, żeby GUS wprowadził, czy zajął się bardziej poważnie budową tych tablic. To by nam tutaj wiele w tym projekcie pomogło i nie tylko w tym projekcie, bo
te tablice są wykorzystywane, czy mogą być wykorzystywane w bardzo wielu różnych miejscach. Mam nadzieję, że nie wykorzystałem zbyt dużo czasu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wspomniane były sieci. W związku z tym, jako istotny interesariusz i powiedziałbym jeden z podstawowych, przynajmniej w kwestii technicznej, ale też i ekonomicznej, co Enea Operator, jak wy to widzicie? Z naszej strony widzimy to, że na pewno będziemy tym obszarem testowym, tak się mamy nadzieję przynajmniej, i na pewno się zgłosimy do tego obszaru testowego, ale takie dwa elementy, które jeszcze na pewno są, to co jest te wskaźniki, które tak na ogólnie było dość opowiedziane, ale te wskaźniki nam wskażą, gdzie mamy te wąskie gardła, gdzie powinniśmy rozwijać tę sieć, a gdzie nie, gdzie dostosować się właśnie, tak jak pan Olgier wspomniał, do gmin i województw, bo gdzieś są takie, nazwijmy, białe plamy, jak to w innych obszarach się mówi. I to te wskaźniki na pewno nam pomogą. A ostatni element to jest to, co pan profesor Hanzelko mówi, automatyzacja wydawania warunków i wskazywanie, gdzie mamy wąskie gardła. No bo teraz te warunki wydajemy, no to po 100 czy tam 150 dni, ale to już nawet nie o to chodzi, tylko chodzi, żeby bardziej celnie to wszystko robić i szybciej. I wskazać inwestorom, tak jak w innych krajach, że no tutaj jest ta czerwona linia i no składaj, ale no już z założenia tam mamy, po prostu nie ma miejsca i jak nie rozbudujemy sieci, to będzie ten element, który nam będzie blokował. I trzeci, jak pokażemy, jak to będzie wszystko wyglądać określone wskaźnikami, będzie nam mógł wskazać, czy też innym inwestorom, gdzie się starać, czy województwom, gdzie się starać o te środki, a i bardziej celnie je wydawać, no bo to nie są nieograniczone ilości, a chyba chodzi o to, żeby dobrze to wydawać, a nie żeby wydawać. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo. Tak, do tego nawiążę w przerwie, interludzie krótkiej. Stefan, w twoje ręce, co Krajowa Izba Gospodarcza tutaj sądzi na ten temat i gdzie widzicie siebie? Znaczy ja przede wszystkim dziękuję za inicjatywę powstania tego projektu, ponieważ on stanowi jeden z elementów, który służy do osiągnięcia celu. Tym celem jest cyfryzacja sieci elektroenergetycznej już zarówno pod kątem dyrektywy 944/2019, jak i co najlepsze, decyzji Unii Europejskiej z grudnia zeszłego roku 2481, która mówi o drodze ku cyfrowej dekadzie, ku cyfrowej Europie do roku 2030. Jak przeczyta się tą ostatnią decyzję, co jest ważne, bo to już nie jest dyrektywa, którą albo władza ustawodawcza wprowadzi lub nie, albo będzie mogła opóźniać, to tutaj będzie to obowiązywało we wszystkich krajach Unii Europejskiej i jeżeli ktoś jest technikiem z wykształcenia albo inżynierem, to dobrze sobie zobaczy, że ta budowa cyfrowej infrastruktury, szczególnie w zakresie routerów brzegowych z czasami dostępu na poziomie pojedynczej milisekundy, to jest właśnie przygotowanie do przede wszystkim cyfryzacji energetyki. I mam nadzieję, że te zbierane dane, które tutaj pan profesor Hanzelka bardzo dobrze też to określił, będą pokazywały operatorom systemów dystrybucyjnych tak zwaną kolejność odśnieżania, gdzie możemy w pierwszej kolejności wejść, czyli wykorzystując coś, co jeszcze my mamy jako Polska, mianowicie ratę zapóźnienia. To tą ratę zapóźnienia bardzo dobrze wykorzystaliśmy zarówno w systemie bankowości, jak i w systemie budowy sieci światłowodowych. Ja chciałbym tylko podkreślić, że właściwie dzisiaj mamy wszystko z punktu widzenia techniki i technologii do tego, żeby produkować energię w miejscu jej konsumpcji, czyli zarządzać niespokojnymi źródłami, mikroźródłami i zmienić model funkcjonowania rynku energetycznego z rynku rezerwy mocy na rynek zarządzania popytem i podażą w czasie rzeczywistym. I jeżeli dobrze te wszystkie tabele i te dane będziemy zbierali, to będzie źródło wiedzy dla tych
którzy pójdą w kierunku tego, co jest zapisane w tych dokumentach, czyli obywatelskich sieci elektroenergetycznych, o którym w zeszłym roku miałem okazję na naszym forum gospodarczym Time mówić, a w tym roku to jeszcze raz musiałem powtórzyć, bo niestety wszystko jest w rękach polityków, czyli zmiany prawa do tego, żebyśmy my mogli realizować cyfryzację energetyczną. Dzięki. Dzięki wielkie. I last but not least, Krajowa Izba Gospodarcza Klastrów Energii i Z-Cluster, praktycy energetyki rozproszonej, wdrażający, jak wy postrzegacie ten projekt. Bardzo dziękuję za zaproszenie oczywiście tego projektu i bardzo cieszę się, że... Agnieszka Spirydowicz, dodam, tak. Tak jest. Bardzo cieszę się, że ten projekt jest realizowany dalej przez Akademię Górniczo-Hutniczą, z tego względu, że doświadczenia z poprzedniego projektu są przeogromne, mamy bardzo dużo wiedzy dzięki Państwu, natomiast nie wchodząc bardzo mocno w szczegóły, to proszę Państwa, ten projekt stał się taką platformą integracyjną, która pozwala na to, żebyśmy zmapowali sobie wszystkich uczestników rynku energii, którzy są zainteresowani rozwojem naszych sieci w kierunku energetyki rozproszonej, obywatelskiej, w kierunku bezpiecznej, zielonej energii, która ma odmienić zarówno naszą gospodarkę, jak i nasze codzienne życie. Tak, żebyśmy zajęli jako kraj, jako Polska dobre miejsce w tym wyścigu związanym z rozwojem gospodarczym. Więc jeżeli chodzi o właśnie projekt, to dla nas bardzo, bardzo istotnym jest obserwowanie poszczególnych uczestników rynku i rozmowy z nimi, szukanie też wspólnych tematów i miejsc, gdzie po prostu jesteśmy w stanie sobie nawzajem pomóc, bo to chyba o to chodzi, żeby razem nad tym pracować. Także to jeżeli chodzi właśnie o izbę klastrową i Z-Cluster. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz będzie w odwrotnej kolejności. Pytanie będzie brzmiało, tak z góry uprzedzam, będzie dotyczyło... Czy coś jeszcze powinno się pojawić w programie, czy na co, to już było wspomniane, ale może koncentrując się na takim zagadnieniu, czy coś jeszcze w programie powinno się pojawić lub który fragment uważacie Państwo za najistotniejszy i należy się jego trzymać. Oczywiście każdy widzi to w swojej perspektywie, natomiast chciałem dodać tutaj, że ideą podstawową, poza faktem, że dobrze nam się pracowało w pierwszym etapie, czyli w projekcie Cluster, było to, że chcieliśmy zbadać, wykazać i w praktyce zastosować taką tezę w zasadzie, bo pojawiają się na rynku tezy, że transformacja energetyczna będzie dla nas kosztem 800 miliardów euro, biliona, 200 milionów i tak dalej, miliarda 200. Generalnie straszliwe ceny się pojawiają na różne sposoby, raz w euro, raz w złotych i że będzie to koszt i każdy obywatel do tego dołoży. Otóż nieprawda, zachowanie status quo na pewno będzie nas kosztowało więcej, to już wykazano wielokrotnie, zachowanie całej struktury elektroenergetycznej czy energetycznej SIS. Natomiast rzeczywiście należy potraktować transformację jako potencjał do zysku kraju, zysku społeczeństwa. Zyski są wielowymiarowe, one są czy finansowe, to daje się w miarę pomierzyć, czy społeczne, czy zdrowotne. Natomiast żeby je można było formułować i żeby można było racjonalnie prowadzić transformację energetyczną, należałoby dokładnie wiedzieć właśnie, co było powiedziane, czy 100 zł zainwestowane w daną technologię lub nadmierny rozwój danej technologii lub
niedostateczny rozwój danego fragmentu infrastruktury, oczywiście mam na myśli sieci, niedostateczny rozwój, no bo mamy ten problem, musimy rozwijać sieci, ale też pytanie, jak rozwijać sieci i jak mierzyć rozwój sieci, czy wystarczy, no nie wystarczy długość linii i tak dalej, czyli mierząc właściwe efekty, można ukierunkować w racjonalny sposób nasze inwestycje, działania prawne. Chociażby no, nawiążę do fotowoltaiki indywidualnej, której znakomity rozwój spowodował pewne jednak problemy w sieciach niskiego napięcia zwłaszcza. Z drugiej strony spowodował konieczność rekonstrukcji tych sieci, no to powiedzmy to sobie szczerze, spowodowałby, gdybyśmy mieli jakąś część łańcucha dostaw w kraju, spowodowałby znacznie większe zyski, a być może jakaś inna technologia, tu się pojawiają liczne zarzuty, czy mikromagazyny domowe to jest coś, w co państwo powinno inwestować, czy może jednak magazyny sieciowe, po to, żeby można było rozwijać źródła i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być mierzalne i analizowalne. A teraz prośba o odpowiedź, czy należałoby jakoś ukierunkować jeszcze lub też na które aspekty należałoby zwrócić uwagę. I teraz zaczniemy od pani Agnieszki Spirydowicz. Dobrze, dziękuję bardzo za taki wstęp, Andrzeju, bardzo ciekawy zresztą zawsze posłuchać swojego punktu widzenia i z którym właściwie się zgadzam. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o projekt tutaj, w którym uczestniczymy, to naszym zdaniem najważniejsze są właśnie te rekomendacje do zastosowania, do zmian w prawie także energetycznym, ale także innych prawach, bo to są, proszę Państwa, tak samo nawet jak prawo budowlane, które też stawia nam kłody pod nogi, więc bardzo dużo takich rzeczy udaje się wypracować właśnie na spotkaniu z Państwem. I to, o czym tutaj Andrzej mówiłeś też, czy powinniśmy inwestować w te małe instalacje, czy w duże i tak dalej, to jest bardzo, bardzo ważna dyskusja, która pokazuje z jednej strony, że my tymi małymi instalacjami spełniamy normy i dyrektywy i umowy, które podpisaliśmy, będąc członkiem Unii Europejskiej, a z drugiej strony nadal jesteśmy czarnym punktem na mapie zawsze, jak otwieramy wszelkie aplikacje czy inne analizy. Więc tutaj to jest bardzo ważna dyskusja. Tego, co mi, ja bym jeszcze może dołożyła, czy zwróciła na to uwagę, żeby uspołecznić, proszę Państwa, nasze dyskusje na bardzo ogólnym, takim horyzontalnym poziomie. O czym mówię? O tym mówię, że de facto do tej pory i dalej tak jest, w większości naszych obywateli naszego kraju, no dla nich prąd no, pochodzi ze ściany, z gniazdka, tak? No to nagle w sytuacji transformacji energetycznej właśnie w kierunku tej rozproszonej energetyki, czy też zielonej energetyki okazuje się, że każdy musi stać się w jakiś sposób ekspertem prawie że od energii, czyli musi wiedzieć, jak tą energię konsumować odpowiednio, jak ją oszczędzać, ale także jak ją produkować, jak ją magazynować. I powstaje bardzo dużo fałszywych informacji, które pojawiają się dookoła nas, które mówią, że na przykład nie ma technologii, czy coś nie działa, czy już nawet mówię o tych przysłowiowych kurach, co kwadratowe jajka znoszą. Tak? To są takie rzeczy, które ja na przykład jako praktyk spotykam się na co dzień i to wśród znajomych, i to wśród urzędników i tak dalej. I to są rzeczy, które kółko, one są właściwie te same. Trzeba je tłumaczyć, więc wydaje mi się, że wnioski te, które mamy, one są oczywiście bardzo szczegółowe i nie musi jakby każdy ich znać, natomiast warto by zastanowić się nad tym, w jaki sposób to społeczeństwo do tej transformacji odpowiednio przygotowywać. Dziękuję bardzo. Zgadza się, ten komponent społeczny jest dla nas szalenie istotny. Przy czym, jeśli chodzi o informacje, to również prawdziwa i bazująca na faktach informacja do
decydentów, do polityków. I to jest jeden z aspektów całego procesu, no bo po to to budujemy, żeby oni mieli tę informację, ale również właśnie aspekty społeczne. Stefan, domyślam się, że cyfryzacja, automatyzacja. Tak, tu ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na ten jeden z aspektów, mianowicie dobrej współpracy na przykład z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Dlatego, że żeby mówić o rzeczywistej cyfryzacji ostatniej mili energetycznej, to oznacza, że my musimy do każdego budynku, na którym będzie mikroinstalacja, doprowadzić światłowód zakończony mikrostacją 5G. I tutaj to jest też w gestii dzisiaj, po pierwsze tych, którzy już mają bazy danych dotyczące na przykład wykorzystania środków na budowę sieci światłowodowych, już nie mówiąc o tym, że oczywiście jeszcze problem prawny z uruchomieniem całej aukcji dotyczącej 5G, prawda? Natomiast, no ale bez tego nie ruszymy, jeżeli nie będzie narzędzi, znaczy nie będzie prawnie uruchomionych środków na narzędzia, którymi my już dysponujemy i zresztą nie tylko my jako Polska, ale też firmy, które już dysponują tymi technologiami, nie będą mogli jej zrealizować w praktyce, no to tak de facto wszystko to, o czym my mówimy, czyli cyfryzacja ostatniej mili energetycznej i zarządzania produkcją energii w miejscu jej konsumpcji, no będzie po prostu nierealna. Dlatego to holistyczne spojrzenie na całość tego rynku, bo to jest z punktu widzenia technicznego można to zrobić, natomiast z punktu widzenia prawnego to, co właśnie koleżanka też powiedziała, prawda? My nie mamy nawet narzędzi prawnych związanych z prawem budowlanym. Już nie mówiąc o takich drobiazgach w cudzysłowie, jeżeli będziemy mówili o wprowadzeniu sztucznej inteligencji, bo bez wprowadzenia sztucznej inteligencji nie będziemy mogli zarządzać na przykład bilansowaniem na poziomie stacji SNNN, to w tym momencie pojawi się zaraz problem dotyczący, czy wymiana informacji pomiędzy urządzeniem końcowym a bilansującym w drugim budynku, który pracuje w tej samej mikrosieci i wymiana tych informacji i wystawianie w cudzysłowie rachunków czy faktur w systemach bez udziału człowieka. Czy to jest legalne? Tak, to będzie legalne, bo dzisiaj to jest niemożliwe. Tak? Więc jest ta rzecz prawda, ale to, co powiedziałem, to ta też współpraca z tymi, którzy już dzisiaj planują rozwój sieci światłowodowych i 5G, bo to będzie jeden z kluczowych narzędzi do automatyzacji. Dzięki, dzięki. No i Grzegorz Marciniak, czyli nasze pole eksperymentów, jak rozumiem, tak? Bo jak się przyznajecie do tego, to macie gwarantowane. No dobrze, ja akurat lubię nowości, więc nie ma żadnego problemu. Ja tylko dwie takie aspekty do tego, co jest, no tam możemy, cały projekt na pewno jest, według mnie, jak się go uda zrobić w całości, to jest ogromny i to już będzie duża wartość, którą możemy dołożyć, ale ja bym chciał zwrócić, przynajmniej z naszego punktu widzenia, na takie dwa aspekty, to jest edukacja jednak, bo najzwyczajniej my troszeczkę będziemy musieli wszyscy, a na pewno my, zmienić swoje podejście, że to już nie jest klient, to jest odbiorca, to jest współtwórca tej sieci. No bo mamy dwa profile, wytwarzanie, odbioru. Jak te dwa profile się nie złożą, to ten rozwój rozproszonej energetyki po prostu się nie uda. I bez tej współpracy i tej edukacji, żeby wszyscy zrozumieli to, co było tu już nieraz powiedziane, po co to robimy i jak to ma wyglądać, to jest ten pierwszy element. A drugi element to jest, no przy tej wielkiej cyfryzacji, informatyzacji, ja zawsze powtarzam, że musimy ustrukturyzować te dane. No bo każdy wysyła te dane w różnych formatach, w różnych tabelach. My nawet sprawozdajemy do różnych instytucji i to samo źródło wytwarzania się nazywa trzy razy inaczej. Więc jeżeli mamy kiedyś się scyfryzować i mamy te dane udostępniać z dnia na dzień, bo to tak będzie docelowo, to jest coś, co jak się nie ustrukturyzuje, to po prostu się najzwyczajniej to się nie wydarzy. Bo najzwyczajniej nikt za tym nie zapanuje i to mogą być najlepsze systemy, ale one muszą mieć jednak
podane dość dobre dane. No, trzeba coś fajnego włożyć, żeby coś fajnego wyciągnąć. Tak, to jest jakby pierwszy element i to jest taka według mnie podstawa, żeby na ten temat się skusić. A co do tych dwóch elementów już w projekcie, to techniczne i ekonomiczne, to z punktu widzenia sieci to jest według mnie niezbędne, żeby to wszystko się udało. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pozytywną postawę do współpracy. Bardzo na to liczymy. Bez was to się nie uda, a rzeczywiście no, wy też musicie wiedzieć, jak i w co inwestować, żeby to miało sens na samym końcu i żeby inni uczestnicy rynku też byli z tego zadowoleni, żeby nie było to wbrew całemu światu, realizując cele. No właśnie, fajnie. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan profesor Michał Przybyliński, bardzo proszę. Proszę Państwa, tak powiedziałem, ten projekt wydaje mi się bardzo złożony, rozbudowany i takim no, wręcz zdumiewającym dla mnie faktem jest to, że przedstawiciele tak wielu profesji, tak wielu obszarów potrafili się dogadać i potrafią mówić jednym językiem. Ja miałem takie już doświadczenia. Dla mnie też. Tak, sprzed ładnych paru lat. Wyobrażam sobie, że to nie było łatwe, że początki były bardzo trudne. Moje doświadczenia sprzed paru lat no, tutaj wskazują, że to jest bardzo duże wyzwanie i pewnie czeka nas jeszcze tutaj, czeka Państwa w tym projekcie sporo tego typu wyzwań. Ale jak już powiedziałem, projekt wydaje mi się bardzo duży i obszerny i w związku z tym trudno mi jest znaleźć element, którego tam brakuje. Natomiast w związku z tym chciałem może nawiązać do dwóch rzeczy, które tu się pojawiły. Po pierwsze, pan moderator wspomniał o tych kwestiach zysków, strat i bilansowania ekonomicznego całego tego programu, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, jakie są straty i tak dalej. Otóż tu wchodzimy na taki grunt porównań wartości, czyli ilości wyrażonej w cenach, czyli wartości i jednostek fizycznych, czyli krótko mówiąc, jedna rzecz, która moim zdaniem tutaj nie budzi wątpliwości i myślę, że nie będzie z tym, nigdy z tym nie ma problemu, to jest ocena tych fizycznych przepływów różnego rodzaju, prawda? Emisji, liczby pracujących, czy produkcji energii, zanieczyszczeń, tak? Natomiast druga rzecz to jest połączenie tego z systemem takim finansowym, z ujęciem wartościowym. I tutaj mamy, tutaj na to chciałem zwrócić bardzo wyraźnie uwagę, że to będzie dość trudny problem. Kwestie cen, tak? Ilość razy cena to jest wartość. No i kwestia ceny decyduje w zasadzie o wszystkim, bo my podejmujemy decyzję, próbując znaleźć bardziej efektywne finansowo rozwiązanie. A to wszystko zależy od cen. Ceny się zmieniają w krótkim okresie, w długim okresie pod wpływem czynników właśnie, które no, właśnie działań tych ilościowych, które powodują powstawanie różnych nierównowag. Więc to jest moim zdaniem pewien problem, który będzie tutaj, na który trzeba zwrócić wszystkim uwagę. A do drugiej takiej uwagi skłoniła mnie wypowiedź pani Agnieszki Spirydowicz na temat tego, że do tej pory ludzie wiedzieli, że prąd płynie z gniazdka. Ja nie wiem, czy nie powinno tak zostać, nawiasem mówiąc. Ja czuję, że coraz więcej decyzji muszę podejmować w bardzo wielu różnych sprawach. Jestem zalogowany na 30 różnych portali, tam muszę wypełniać różne deklaracje i tak dalej, i tak dalej. Przede mną też tutaj będzie stała takie wyzwanie, czy jakie źródło ciepła, jakie źródło energii wybrać. I myślę, że nie wszyscy są do tego przygotowani, nie wszyscy konsumenci chcą się w to angażować. To jest kolejny obowiązek. Mówi się o tym, że sztuczna inteligencja w sumie niedługo pozbawi nas pracy, a być może rzeczywiście nie będziemy pracować, tylko cały nasz czas będziemy wykorzystywali na zastanawianie się, jakie rozwiązanie wybrać w takiej czy w innej dziedzinie naszego życia. Więc tutaj bym się troszeczkę też zastanowił. To jest taka sugestia.
Zacząłem sobie wyobrażać, jak takie decyzje będą wyglądały, na przykład w bloku, tak, gdzie mieszka wspólnota mieszkaniowa. Czy mieszkańcy takiego bloku rzeczywiście będą aktywnie uczestniczyć w wyborze takiego źródła? Czy tutaj, czy jak no inaczej to będzie wyglądało tak w różnych takich rozwiązaniach własnościowych? Więc to jest być może też taki punkt do refleksji, tak, żeby zaproponować coś, jeżeli już mówimy o edukacji, to żeby zaproponować tym naszym konsumentom czy ewentualnym prosumentom jakieś rozwiązania, gotowe rozwiązania, które by zdjęły z nich ten ciężar. Dziękuję bardzo. Jasne. Dziękuję bardzo. Pani Justyna Mazurkiewicz, Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, przepraszam. Blisko wojewódzkiego. Blisko, no. Dokładnie. Ja województwa tak... mazowieckiego, małopolskiego, mazowieckie to moje. Zgadza się. Króciutko na dwie rzeczy zwróciłam uwagę. Pierwsze, również jestem zdania, że ta edukacja i ten aspekt społeczny jest kluczowy. Bez skutecznej, głębokiej edukacji nie da się przeprowadzić skutecznej transformacji i tu chyba wszyscy się z tym zgadzamy. Natomiast jeżeli chodzi o drugi komponent, to jest komponent środowiskowy. Tutaj na prezentacjach, które były przedstawiane, były przedstawiane różne wskaźniki, natomiast brakło mi jednego benzo alfa pirenu, oprócz pyłu zawieszonego, oprócz SOX-ów, NOX-ów, dwutlenku węgla i chyba metanu, jeżeli chodzi o klimat. To też musimy pamiętać o tym, że Polska mierzy się z ogromnym problemem, jeżeli chodzi o benzoalfapiren. Jak podają dane WHO, mamy przekroczenia nieraz 40-krotne właśnie benzoalfapirenu. Benzoalfapiren jest nazywany cichym zabójcą, więc również myślę, że może gdzieś w konsekwencji dalszych analiz czy opracowania dalszych scenariuszy również warto by uwzględnić w opracowaniach, w analizach czy w dokumentacjach, które będzie prowadził zespół projektowy, również ten element. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Olgierd, zacząłeś, to podsumuj. Nie słychać cię. Nie słychać, Olgierd. Głośnik, mikrofon znaczy. Jeszcze nie ma. Tak, jest. Okej, słychać. Teraz słychać, dziękuję. Znaczy, po pierwsze, ja rozumiem ten projekt i cały zespół jako swoistego rodzaju taki multidyscyplinarny think tank, który ma tworzyć intelektualne zaplecze w procesie transformacji energetycznej. Jeżeli tak, to nie patrzmy na to, co będzie finalnym rezultatem tego projektu, tylko patrzmy na to, co się będzie w trakcie projektu działo, tak samo jak to zresztą działo się w trakcie projektu Cluster, który miał bardzo wiele swoich odsłon związanych ze spotkaniami, z możliwością, tak powiem, dystrybuowania i przedstawiania materiałów. Czyli jeżeli tak, to wydaje się, że bardzo ważne w tym projekcie i tego no, na razie nie usłyszałem, byłoby pokazanie, kiedy i w jakim momencie Państwo będziecie, tak powiem, udostępniali informacje, jaki będzie ten feedback ze strony potencjalnych zainteresowanych interesariuszy. Kiedy wyraziłem na początku swoją taką, powiedziałbym, ostrożną ocenę tego projektu, to wynikało to z tego, że w gruncie rzeczy ja nie wiem, co dla samorządu województw z tego projektu może być użyteczne. Tak samo jak przypuszczam, że samorządy gminne też nie wiedzą, co dla nich może być z tego projektu użyteczne. Tak samo jak przypuszczam, że inwestorzy niekoniecznie muszą wiedzieć, co z tego projektu dla nich jest użyteczne. Czyli pierwsza kwestia, która wydaje się ważna w tym projekcie, żeby zarysować taki, powiedziałbym, fazy tego działania, ale nakierowane na zidentyfikowanych potencjalnych odbiorców. Bo kim innym będą legislatorzy w rozumieniu ministerstwa, które reprezentujesz, Andrzeju, kim innym będą politycy, którym trzeba będzie dostarczać pewnej karmy, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć uproszczonej, ale jednak w jakimś sensie przekonywującej. I czegoś innego będą oczekiwali zarówno pan Grzegorz Marciniak z sieci energetycznych, czego innego będą oczekiwali informatycy, samorządy i tak dalej. Czyli wydaje się, że dobrze by było, gdyby w tym projekcie spróbować się zastanowić, co komu mamy i w jakim czasie udostępniać. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, która tu była mocno podkreślana i tutaj bym się zgodził z profesorem Przybylińskim w tym momencie,
Proszę Państwa, no nie o to chodzi, żebyśmy wszystkich, że tak powiem, uszczęśliwiali koniecznością aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym. No, dajmy szansę tym, którzy się zgłosili do uczestniczenia w tym życiu publicznym i objęli jakieś odpowiedzialne stanowiska, żeby oni, że tak powiem, w tym uczestniczyli, a dajmy szansę spokojnie żyć pozostałym obywatelom, mieszkańcom i tak dalej. Jak chcą, mogą uczestniczyć w życiu publicznym, ale nie zmuszajmy ich do tego. I wydaje się, że w związku z tym ten proces edukacji był też powinien być w taki sposób nakierowany. Czyli powinien być nakierowany na pewne grupy potencjalnych uczestników procesu transformacji. Odrębnie dla każdego. W związku z tym wydaje mi się, że jest bardzo ważną rzeczą w tym projekcie i tych dwóch rzeczy mi trochę brakuje, a mianowicie swoistego rodzaju agendy legislacyjnej, to było zresztą tu już podkreślane, począwszy od prawa budowlanego, a skończywszy na prawie energetycznym i nie tylko, to jest kwestia taka, czy nie warto by było w tym projekcie zastanowić, żeby próbować w jakimś sensie, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, dokonywać pewnego porządkowania tego bardzo rozchwianego systemu prawnego dotyczącego procesów transformacji energetycznej, żeby to próbować jakoś, no nie chcę powiedzieć, opisywać. Pamiętam, że w pierwszym projekcie klaster mieliśmy koncepcję tych piaskownic legislacyjnych, było trochę tych działań rozmaitych. No w tej chwili to się zdaje się URE, w tej chwili jest bardziej do tego przekonany, jest gotowe. Także wydaje się, że warto by było ten, powiedziałbym, wątek agendy legislacyjnej, czy tych wątków legislacyjnych w tym projekcie w jakimś sensie wydobyć, bo to będzie taki realny output tego projektu dla świata, w którym żyjemy, w którym się poruszamy. No prawo, niestety, ono jest tutaj istotnym składnikiem tego naszego świata. I drugi element, którego też mi trochę brakuje, on jest tam jakoś zarysowany, ale być może jeszcze go nie odczytuję ze względu na to, że nie miałem szansy, że tak powiem, wgłębić się w istotę tego projektu. To jest kwestia związana trochę z makroekonomicznym wyzwaniem związanym z finansowaniem tego, co się nazywa transformacją energetyczną. Tutaj pani Justyna Mazurkiewicz bardzo trafnie powiedziała, że dobrą częścią tego projektu, która dla mnie jest bardzo ważna, ale być może niedostrzegana, to jest powiązanie polityki klimatycznej z polityką transformacji energetycznej. To w praktyce województw nie istnieje, dlatego że z jednej strony robimy te plany klimatu i tak dalej, a z drugiej strony próbujemy coś robić na rzecz transformacji energetycznej. Nie widać tego związku pomiędzy tymi oboma kwestiami. Warto, żeby to było w jakimś sensie też zauważone w trakcie realizacji tego projektu. Natomiast wydaje się, że jest jeden istotny wątek, który ma taki wymiar, powiedziałbym, no strategiczny dla Polski. Mianowicie model TransSim zaprezentowany w takim dosyć znaczącym artykule Environment Economy przez panów Jackson and Jackson w 2021 roku wskazuje wyraźnie, że jeżeli proces transformacji energetycznej w danym kraju jest realizowany z zewnętrznych źródeł finansowania, to wówczas ten rezultaty takiego procesu inwestycyjnego powodują wzrost inflacji, utratę konkurencyjności i tak dalej. Czyli wydaje się, że to oznacza, że my powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób zbudować mechanizm krajowego finansowania transformacji energetycznej, nie polegając na funduszach zewnętrznych, które zresztą w tej chwili, jak Państwo doskonale wiecie, jeżeli popatrzycie się na jakąkolwiek farmę fotowoltaiczną, to ona jest finansowana ze źródeł zewnętrznych, czyli funduszy, powiedzmy, no, globalnego rynku kapitałowego. Czyli jeżeli potraktujemy poważnie model TransSim i jego rekomendacje i konkluzje, to wówczas jest pytanie, w jaki sposób budować krajowy rynek kapitałowy dla finansowania transformacji energetycznej. Bo oczywiście, jeżeli ta przedstawiona hipoteza, czy ten model panów Jackson & Jackson jest prawdziwy, no to żebyśmy nie wpadli w taką sytuację, transformację zrobiliśmy, ale ktoś inny, jak to się mówi, na tym zarobił. No, to jest... Tak, dokładnie tak. Masz absolutnie rację. Nie to powinno być celem tego projektu. I wydaje mi się, że brak mi w tym właśnie projekcie takiej analizy finansowej, analizy procesów transformacji energetycznej. I wydaje się, że to jest jeden z istotnych,
jedno z istotnych wyzwań, bo zwróćcie Państwo uwagę, że dużo mówimy o transformacji, a bardzo mało mówimy o pieniądzach, a jak mówimy o pieniądzach, to mówimy, ach, to Unia, oni dadzą nam te pieniądze. Natomiast jak popatrzymy realnie na to, co Unia daje, myśmy robili takie analizy, zresztą prezentowałem je w czasie tego konferencji Cluster, no to jest na poziomie powiedzmy 14% całości potrzeb inwestycyjnych w dziedzinie OZE. No więc... Dzięki, dzięki wielkie. Słuchajcie, rodzi się z samej tej dyskusji parę pięknych tematów na kolejne seminaria i konferencje i każdy poruszony punkt w zasadzie jest do widzę tu nawet w niektórych oczach chwilami niezgodę na jednego na drugiego, czy jednej, na, nieważne. Jednej osoby na drugą osobę, na powiedzenie drugiej osoby. W związku z tym piękne polemiki się nam zapowiadają i niejedno razem stworzymy. Słuchajcie, bez Was projekt Cluster, Was wszystkich, w sensie wszyscy goście tu obecni i wiele osób, których nie ma w tej chwili, ale będą na kolejnych kongresach, forach i seminariach. Bez Was to by się projekt Cluster nie udał, a rzeczywiście miał on kilka projektów legislacyjnych ciekawych. Bardzo Wam wszystkim dziękuję i Państwu za udział w debacie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Sławku, oddaję głos do studia. Dziękuję bardzo, Andrzeju. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za bardzo ciekawe i inspirujące głosy. Proszę Państwa, no, przede wszystkim uzmysłowiliście nam, na co się porywamy, z jakiego rodzaju wyzwaniami mamy do czynienia. W związku z tym myślę, że mamy o czym myśleć. Te tematy, które Państwo poruszyliście, to tak naprawdę są tematy na kolejne seminaria, które będziemy musieli zorganizować w najbliższym czasie. No najbliższym akurat zbliżają się wakacje, a więc nie chciałbym w tej chwili zbyt dużo obiecywać, ale pewnie jeszcze coś przed wakacjami spróbujemy zorganizować. Potem, tak jak mówiłem, mamy pod koniec września Kongres Energetyki Rozproszonej, na którym już chcielibyśmy przedstawić jakieś wstępne wyniki pewnych analiz, ale o tym jeszcze może zbyt wcześnie mówić. No i proszę Państwa, powiedziałbym tak, jak projekt Cluster ewoluował i nawet nazwa strategii się zmieniła w międzyczasie w trakcie realizacji projektu Cluster. Tak samo tutaj spodziewam się, że pojawi się wiele nowych wątków i możliwe, że coś dodamy, z czegoś, na coś nie będziemy kładli tak dużego nacisku, ale tak podsumowując w jednym zdaniu, proszę Państwa, cieszy dzisiejsze spotkanie, bo widać, że projekt spotkał się z zainteresowaniem i co więcej, możemy liczyć na to, że współpraca w tym sprawdzonym gronie, ale także może w szerszym gronie, w gronie ludzi, którzy byli zainteresowani tymi nowymi tematami i chcieliby dołączyć do naszych prac. Ta współpraca się dobrze zapowiada. Będziemy próbować organizować też, myślę, takie zespoły robocze, tak jak przy projekcie Cluster. Tak jak wspomniałem, mamy ciała z projektu Cluster, takie jak sieć kompetencji dla energetyki rozproszonej i te ciała na pewno będziemy chcieli podtrzymać ich działalność i wykorzystać wolę współpracy wszystkich. Proszę Państwa, na dzisiaj to chyba wszystko, chyba że jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Jeśli nie, to bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i zapowiadam najbliższe spotkania. Te najbliższe spotkania będą sukcesywnie przedstawiane na portalu energetykarozproszona.pl. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.